Dzień dobry Państwu. Zaczynamy spotkanie z panem profesorem Włodzimierzem Osadczym. Ja prowadzę spotkanie w zastępstwie za Adama Kalitę, który niestety złamał sobie rękę, Paweł Jasica. Pan profesor Włodzimierz Osadczy jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedry Teologii i Patrologii, jeśli dobrze pamiętam. Jest autorem oczywiście publikacji naukowych licznych, zajmuje się historią Kościoła, ale najciekawsze dla tak zwanego normalnego człowieka jest to, co robi na styku Polaków i Ukraińców, Kościoła katolickiego, Kościoła grekokatolickiego, historii Wołynia, na którym pan profesor się urodził. Nawiasem mówiąc, research na temat pana profesora zacząłem od Wikipedii, gdzie można przeczytać, że pan profesor urodził się na ukraińskim Wołyniu. No i tu wymiękłem, bo przypomniałem sobie dowód osobisty mojej mamy, która miała napisane, że urodziła się we Lwowie w Związku Radzieckim. Widzicie Państwo książkę, która jest bardzo istotna, przynajmniej dla niektórych środowisk. Są to pamiętniki biskupa Grzegorza Homyszyna, biskupa grekokatolickiego, błogosławionego Kościoła Powszechnego. Pan profesor jest autorem opracowania, mam nadzieję, że nic nie przekręcam, tychże pamiętników. I te pamiętniki wywołały coś w rodzaju furii i wściekłości w kościele grecko-katolickim. A co jest powodem tej furii i wściekłości? No to poprosimy pana profesora o odpowiedź. Bardzo dziękuję panu za zapowiedź i przedstawienie mojej skromnej osoby. Proszę państwa, zanim tutaj do państwa przyjechałem, bo dzisiaj z Lublina jechałem, to musiałem na dworcu jeszcze dokonać pewnych czynności formalnych, bo poza kulem też pracuję w wyższej szkole, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie i przyjechali studenci jeszcze do mnie, żeby podpisać druki związane z dopuszczeniem prac licencjackich do obrony. Dlaczego mówię o takim szczególe? Dlatego, proszę Państwa, że strasznym grzechem, który ja jako osoba promująca pracę, a też recenzująca pracę, jest powoływanie się na Wikipedię, prawda, gdy chodzi o przygotowanie prac naukowych. Czyli, prawda, jest to tak, jak pan tutaj prowadzący coś, prawda, żeby się dokształcić w obszarze zupełnie nieznanym, natomiast, prawda, jako na źródło wiarygodne i autorytatywne nie wolno się powoływać, bo chciałem od razu po tej, w trakcie zapowiedzi znaleźć swój dowód i pokazać, proszę państwa, że się urodziłem we Lwowie, a nie na Wołyniu. Także od razu dementuję i państwa uwrażliwiam na to, że Wikipedia to jest źródło dobre, tylko, prawda, wymaga weryfikacji. Ale mniejsza o to, prawda, bo to jest taki wątek bardzo osobisty i mało mający do tego, o czym byśmy dzisiaj porozmawiali. Natomiast gdy chodzi o książkę, która zgromadziła państwa w tym dniu, prawda, tak upalnym i smutnym w tej chwili, prawda, nie wiedzieliśmy, że będzie smutny, ale tak się stało, ale ku pokrzepieniu serc i, prawda, żeby też pewną intrygę tutaj uruchomić, chciałbym powiedzieć, proszę państwa, że opowiadając o losach tej książki,
komuś będąc w Warszawie, zresztą prawda, osoba, która w jakiś sposób z państwem jest zaprzyjaźniona, bo chodzi o redaktora prezesa Dzięciołowskiego w Warszawie, rozmawiałem o tej książce, o książce, o losach tej książki i on mi mówi: słuchaj, ja nie wiedziałem, że w dniu obecnym rękopis może wywoływać takie emocje, jak, dajmy na to, w przypadku imienia Róży, prawda, bo pamiętamy tą fabułę i pamiętamy, prawda, ile, no powiedział też jeszcze słowa, które mnie przeszyły pewnym, prawda, szokiem. Powiedział: ciekaw jestem, kto będzie pierwszą ofiarą tego rękopisu. Natomiast Bogu dzięki, mamy w tej chwili sytuację, że po wersji ukraińskiej ukazała się wersja polska, proszę państwa, książki. Książki, która nie miała prawa się ukazać. Nie miała prawa się ukazać z racji na pewną logikę dziejów, pewną racjonalność, prawda? Bo jak było wspomniane, należy, to jest rękopis należący do pióra błogosławionego kościoła grecko-katolickiego biskupa Grzegorza Homyszyna. Grzegorz Homyszyn w 1945 roku został, jak i cała hierarchia grecko-katolicka, zaaresztowany i poniósł śmierć męczeńską 28 grudnia 1945 roku, będąc osobą już bardzo posuniętą w latach, prawie że 80 lat miał, prawda, schorowany i tak dalej, więc ustawicznie przez NKWD-zistów poddawany katuszom, prawda, umarł w szpitalu więziennym. Dlaczego książka ta nie miała prawa się ukazać? Dlatego, że cała spuścizna po biskupie została zniszczona. Czy Sowieci, jak aresztowali biskupa w Stanisławowie, był to biskup Stanisławowski, całe jego archiwum poszło na stos, paliło się. I taką wiedzę posiadaliśmy do 2015 roku, że cały dorobek, całe, prawda, wszystko, co napisał biskup i co się znajdowało wówczas oczywiście w Stanisławowie, to było spalone. Natomiast znówżesz przypadek czy opatrzność bardziej sprawiła to, że spotkałem się w 2015 roku w Jaremczy z księdzem grecko-katolickim i chorem pełechatym, ksiądz pracujący jako proboszcz w Stanisławowie, który powiedział mi, że ma ciekawy dokument i próbuje ten dokument opublikować, z tym, że, prawda, nie za bardzo mu idzie, żeby to, prawda, upowszechnić. Ja zerknąłem, prawda, no i trudno było uwierzyć w to, co się ma przed sobą. Znaczy, widziałem oczywiście skany, czy tam ksero tych dokumentów, rękopiśmienny, a też, prawda, przepisany ręcznie. No i fantastyczne treści, jak ksiądz mówi, należące do pióra biskupa Homyszyna. Dał mi kilka kartek, żeby przejrzeć, natomiast powiedział, że jest tego ponad 500 stron w oryginale. Z pierwszych stron, prawda, widać było, że rzecz dotyczy postaci arcybiskupa Szeptyckiego, a też pewnych kontrowersji, które funkcjonowały wówczas w kościele grecko-katolickim, w społeczeństwie, prawda, też ukraińskim. Ogromnie ciekawa rzecz. Ja mówię, no to księże, nie ma sprawy. Ponieważ ja na Kulu też działam w ośrodku badań wschodnioeuropejskich, który nazywa się Centrum Ukrainikum. Mówię, że z ramienia tego, świeżo byliśmy też po wydaniu książki na temat biskupa, arcybiskupa Józefa Teodorowicza, pięknej postaci, prawda, z historii, znówżeż, prawda, tej wielokulturowości galicyjskiej, obrządku ormiejskiego. I akurat postać Homyszyna jak najbardziej się wpisywała, prawda, żeby wyeksponować w kontekście też, jak mnie uwrażliwił na to, zbliżającego się jubileuszu 150. rocznicy urodzin biskupa, bo w 2017 roku była 150. rocznica urodzin.
I tak, proszę Państwa, no, zapoznałem się z tym dokumentem, który właśnie, no, znowu wracając, dlaczego nie miał prawa się ukazać? Dlatego, że dokumenty wszystkie się paliły i jak mi ksiądz, prawda, wtedy zaczął wprowadzać w tematykę, w całą tą fabułę związaną z rękopisem, mówi, że jak paliły się na stosach dokumenty, to siostra zakonna, będąca sekretarką księdza biskupa, pokryjomu, prawda, jakoś wyciągnęła z tego stosu, prawda, jeden foliant najbardziej potężny i pod habit schowała. I tak ten dokument, prawda, wyniosła niepostrzeżenie. Przechowywała ten dokument przez kilkadziesiąt lat u siebie, ta siostra, prawda, dlatego, że przetrwała okres komunizmu i tak dalej. I potem już będąc znów rzecz w wieku posuniętym w latach, była, przekazała to działającemu w podziemiu biskupowi grecko-katolickiemu Sofroniuszowi Dmyterce. Sofroniusz Dmyterko był bazylianin działający w podziemiu, który był w podziemiu ordynariuszem diecezji stanisławowskiej. Znaczy, bo Kościół grecko-katolicki miał swoją strukturę przed II wojną światową. W czasie II wojny światowej w 1946 roku został zlikwidowany w sposób bezprawny przez Sowietów. Więc, prawda, były to trzy diecezje. Metropolitalna archidiecezja lwowska, diecezja przemyska i diecezja stanisławowska. Więc biskup Chomyszyn był ordynariuszem diecezji stanisławowskiej, a biskup Dmyterko, o którym wspominam w tej chwili, prawda, był jego następcą, ale już działał w podziemiu, dlatego że legalnie ten kościół nie mógł funkcjonować. I biskup Dmyterko przejął te dokumenty od siostry, która, prawda, niedługo umarła i był posiadaczem, prawda, też znów aż do końca swoich dni tego dokumentu, który z kolei, znaczy z tym, że biskup Dmyterko był tym biskupem, który wyszedł z podziemia. On doczekał się wolności, doczekał się upadku komunizmu i został zalegalizowany jako biskup ordynariusz już, prawda, funkcjonującej diecezji o dziwnej nazwie Iwano-Frankowska, prawda, dlatego że wiemy, że Stanisławów w tej chwili jest miastem na Ukrainie nazywanym Iwano-Frankowsk. Iwan Franko, prawda, wybitna postać w literaturze ukraińskiej, mimo że był ateusz i też dość radykalnym w sprawach kościoła, ale i radykalny, negatywny, był postępowiec, radykał w wydaniu, prawda, tym liberalnym XIX-XX-wiecznym. Więc, prawda, taki paradoks losu na tym polega, że patronem diecezji jest taka postać. Ale mniejsza o to, proszę Państwa, więc biskup Dmyterko z kolei też będąc w dość poważnym wieku przekazuje rękopis do swemu bliskiemu przyjacielowi, księdzu ojcu Szymczyjowi, Doroteuszowi Szymczyjowi, bazylianin. I znów, proszę Państwa, to co ja mówię, prawda, że zgodnie z racjonalnością, zgodnie, prawda, z zdrowym rozsądkiem nie miało prawo zaistnieć, natomiast jak patrzę na to, na tą całą fabułę, na to, jak się rozwijały dalsze wydarzenia i, prawda, jakie konsekwencje też tego wszystkiego było, prawda, no trudno, będąc osobą wierzącą, nie dostrzec, prawda, tutaj bezpośredniej obecności, opatrzności Bożej, która, prawda, prowadziła i doprowadziła też zresztą do tych spotkań, do tej chwały, którą przeżywa biskup Chomyszyn w Polsce i jego dorobek, który się cieszy ogromnym zainteresowaniem. Dlaczego tak mówię, proszę Państwa? Dlatego, że ojciec Szymczyj, ten ostatni posiadacz dokumentu, umarł w 2016 roku. W 2016 roku, licząc 102 lata. Najstarszy kaplan w kościele grecko-katolickim. Żył, bo cały czas mu zależało na tym, żeby książka się ukazała. Prawda? Z ojcem i chorym spotykaliśmy się cały czas i on potem już po naszym spotkaniu w Jaremczy przekazał mi, prawda, w postaci elektronicznej cały tekst, prawda, i tak dalej, żeby przygotowywać do druku.
Wiadomo, że każdy z nas, tak jak Państwu wspominałem, mam dwie prace, pracuję na Kulu, pracuję w Chełmie, tam oczywiście mnóstwo innych spraw, wtedy jeszcze między innymi przerabiałem, prawda, takie drobne sprawy, Zawalik jakiś tam był, więc wszystko to się kumulowało i nie tak szybko, jakby się chciało, proszę Państwa, ta sprawa postępowała. Natomiast ojciec do mnie dzwonił, mówi, panie Włodzimierzu, mówi, no jak, no bo tutaj do mnie ojciec Szymczyń się zwraca, no kiedy już się ukaże, kiedy to już się ukaże, prawda? I żył tym, że to ma się ukazać. Proszę Państwa, no i z Bożą pomocą to się ukazało w sierpniu 2016 roku, a w grudniu, prawda, ojciec Szymczyń odszedł do Pana już spokojny i szczęśliwy, niczym tym ten biblijny starzec Symeon, prawda, który ujrzał swego Pana, prawda, i mógł umrzeć. Tak też, prawda, ten najstarszy kapłan w kościele grecko-katolickim też z uczuciem satysfakcji i wykonanego obowiązku względem swego, no, mistrza, bo można, no, hierarcha też, prawda, oczywiście, jest to mistrz, jest to ktoś, kto nauczał, prawda? Tutaj nie chcę jakichś teologicznych sprzeczności wprowadzać, prawda, z tym mistrzem z dużej litery, który jest jeden, natomiast, prawda, był to człowiek zupełnie, prawda, wyjątkowy i o tej wyjątkowości też Państwu bym kilka zdań powiedział. Więc proszę Państwa, czyli ukazuje się książka akurat, prawda, w 2016 roku, w przededniu, można powiedzieć, wersji ukraińskiej oczywiście, bo wersji ukraińskiej. I proszę Państwa, wtedy przekazujemy, wersja ukraińska była przeznaczona do tego, żeby być rozprowadzoną na Ukrainie. Wydaliśmy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ja opatrzyłem to, prawda, dość potężnym wprowadzeniem po polsku, prawda, bo skoro w Polsce się ukazuje, to musi być, prawda, też wiadomo i dla czytelnika polskiego wprowadzenie wyjaśniające. Biskup Homeczny, prawda, nie tak bardzo znana postać, niestety, powszechnie, jakby się chciało. I o tym też za chwilę jeszcze coś powiem. Natomiast, proszę Państwa, przekazujemy to w wersji ukraińskiej, przygotowanej do druku przez księdza Prelechatego. Nakład, chyba pierwszy nakład był 200 czy 300 egzemplarzy, to pojechało. No i ksiądz mi dzwoni, mówi, prawda, panie Włodzimierzu, to się rozeszło, prawda, w net. A nie ma, rozchodzi się niesamowicie, prawda. Książka cieszy się niesamowitym, niesamowitym zainteresowaniem. Potrzebujemy nowego nakładu. Czy prawda, proszę Państwa, to też, wszystko to było też taką swego rodzaju partyzantką. Nie było na to przyznanych funduszy jakichś, prawda. Rozmawiałem po linii kościelnej z kimś, kto by mógł mnie wesprzeć, po linii Katolickiego Uniwersytetu. Ktoś, kto jest od tego, żeby wesprzeć i mógł wesprzeć, natomiast, prawda, po bliższym zapoznaniu się, gdy chodzi o treść, powiedział, chłopie, tobie tego nie trzeba, prawda, najlepiej, prawda, to sprawę odstaw i się tam nie pchaj. Bo to jest, prawda, ja nie wiem, czy ja nie muszę powiedzieć komuś tam dalej, prawda, że jest taka rzecz. Więc ja mówię, ty nie mów nikomu, natomiast, prawda, ja już tam będę sobie jakoś o te sprawy dbał. Poszliśmy w Żebry, znaleźliśmy, prawda, jakie, no zresztą, prawda, wydanie książki nie jest aż w tej chwili, prawda, takie przedsięwzięcie dość kosztowne. Wydaliśmy dość ładny nakład, tutaj jeszcze przez księgarnię akademicką się rozprowadza takich niedobitki w wersji ukraińskiej, także od czasu do czasu tam się pojawiają. Ale proszę Państwa, zeszło, prawda, od razu po pojawieniu się, zeszedł cały nakład. Przekazujemy kolejnych 300 egzemplarzy znów 12 września 2016 roku w Kurii Metropolitalnej we Lwowie pod patronatem księdza arcybiskupa Mokrzyckiego robimy prezentację. Się okazuje, że na prezentację nie ma książek już, prawda? Nie ma. Wszystkie się pokończyły, więc też w trybie nadzwyczajnym robi się dodruk. No i tutaj się zaczyna, prawda, już, prawda, po przeczytaniu na Ukrainie treści tej książki zaczyna się
zaczyna się odreagowanie na to, co się stało. Odreagowanie w ten sposób się ujawnia, że po raz pierwszy, bo w kurii metropolitalnej w Lwowie, bardzo dostojny zresztą, prawda, dawny pałac arcybiskupów lwowskich, mieliśmy przykry incydent, kiedy grupka bardzo wojowniczo i nieprzychylnie nastawionych osób próbowała zakłócić to spotkanie. Były rzucane różnego rodzaju wezwiska. Były rzucane różne, prawda, też zawołania typu hańba i tak dalej, prawda. Prowadziliśmy to spotkanie ja i ksiądz biskup Marian Buczek. Zarzut był taki, że to jest paszkwil, że to jest wypaczony obraz księdza arcybiskupa Szeptyckiego, że to jest, prawda, to nie miało prawa się ukazać, a jakim prawem to się ukazało, a dlaczego ksiądz polski biskup Buczek przedmowę napisał i tak dalej, prawda? Więc o tak tego rodzaju, ale oczywiście po raz pierwszy doświadczyłem czegoś takiego, jak, prawda, taka skoncentrowana nienawiść w trakcie otwartego spotkania i tak dalej. Wtedy jeszcze nie umiałem sobie i poradzić z tym i zareagować. Też były, przerabialiśmy sytuację, kiedy od jednego do drugiego, prawda, ten mikrofon był przekazywany i te oszczerstwa były powielane i tak dalej. Ale no, żeśmy to zaliczyli. Na następny dzień otrzymuję informację, już pojechaliśmy do Polski, od księdza Pelechatego, że ksiądz Ihor Pelechaty był wysokim kurialistą w kurii iwano-frankowskiej, czyli był niezmiennym redaktorem naczelnej gazety diecezjalnej, obecnie metropolitalnej, dlatego że, prawda, diecezja awansowała do stopnia metropolii. Był dyrektorem wydawnictwa metropolitalnego. W dniu 13 września, czyli nazajutrz po prezentacji, jego władze kościelne zabroniły mu uczestniczyć. Czyli mieliśmy, prawda, stół prezydialny, ja siedział ksiądz biskup Buczek i stała, prawda, tutaj tablica ksiądz Pełechaty i on nie miał prawa tu siedzieć, prawda, przedstawiać to swoje dzieło, dlatego że miał dyscyplinarny zakaz. Siedział na sali jako jeden ze słuchaczy, tylko się modlił na różańcu. Proszę Państwa. Więc ze wszystkich urzędów został zdjęty, mimo że przez 26 lat pełnił tę funkcję w kościele niezmiennie, prawda, był bardzo skuteczny i dziennikarz, i menedżer, i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, no i też bardzo informację przekazał dla mnie smutno, mianowicie, że wszczęte zostało postępowanie po linii Trybunału Kościelnego w stosunku do niego. Prawda? Chcieli go zasuspendować. Czyli najwyższa, prawda, tutaj kara kościelna. Za co? Za to, że się ukazało to dzieło, prawda, i mu inkryminowano, że on to wydał. Potem, proszę Państwa, no, ataki i tak dalej się powielały. No, Bogu dzięki, jesteśmy w tej chwili w społeczeństwie też. Możemy narzekać, to nam nie pasuje, czy inne sprawy, ale jest, prawda, wolność słowa, mimo że są różne media, prawda, to jak nie w jednych, to w innych można, prawda, swoje poglądy eksponować. I sprawa się upubliczniła. Sprawa upubliczniła się, ja też zachęciłem księdza do tego, żeby on napisał list otwarty do nuncjusza apostolskiego i arcybiskupów, zwierzchników kościoła katolickiego obu obrządków, czyli księdza arcybiskupa większego Szewczuka i księdza arcybiskupa Mokrzyckiego. I że, prawda, napisał do nuncjusza, a potem też puścił to jako list otwarty do obiegu w internecie. I to od razu, ponieważ to był list skierowany też do arcybiskupa Mokrzyckiego, znalazło się to pismo na stronie kurialnej archidiecezji lwowskiej i tak dalej. Sprawa się stała głośna. Dzięki temu udało się uratować się przed rozprawą. Zostało to, prawda, odwołanie napisane dość fachowe. Nie było materii, żeby, prawda, w sposób najwyższy kaplana, że tak powiem, bo zasuspendowanie to jest wyrzucenie, to jest pozbawienie środków do życia też.
Bo to wiecie Państwo, że no, kaplani w grecko-katolicy są żonaci, też ksiądz ma żonę, ma dwójkę dzieci, więc no, miałoby to konsekwencje bardzo dramatyczne. Stąd też powstrzymano te represje, ale proszę Państwa, od czasu do czasu, znaczy, natomiast pojawiają się inne już, prawda, zdania eksperckie, które wybrzmiewają z ust różnego rodzaju fachowców. I tutaj muszę niestety użyć cudzysłów bardzo mocnym. Jednym z takich fachowców jest, a może proszę Państwa jeszcze zacytuję, bo tutaj na tylnej stronie podałem pewne cytaty z różnych wypowiedzi i różnych ocen tej książki. Więc prawda, w dokumencie degradującym księdza Belechatego jego zwierzchnik kościelny arcybiskup Wołodymyr Wojtyszyn pisze między innymi: wydawnictwo to wywołało negatywny rezonans zarówno w społeczeństwie, jak i wśród duchowieństwa całego naszego kościoła. Pisze na temat pamiętnika swego poprzednika na stolicy biskupii. Natomiast, prawda, prorektor katolickiego, tutaj robię akcent, Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, pan profesor Skoczylas pisze następującą rzecz, czyli w wywiadzie. Niestety ta książka ukazała się wielką mistyfikacją i manipulacją. Z ust profesora uczelnianego, z ust funkcyjnej osoby, która jest zatrudniona na katolickim uniwersytecie, prawda, pada nie mniej, nie więcej, prawda, stwierdzenie, że jest to mistyfikacja. Oczywiście w wywiadzie bardziej rozbudowanym sugeruje, iż jest to, proszę Państwa, jakaś fałszywka, a może to, prawda, zostało spreparowane. Wprost podprowadza do myśli, że przygotowały tą fałszywkę służby polskie, żeby zdyskredytować arcybiskupa Szeptyckiego. Wprost takie rzeczy padają. To osoby znam, czy znałem, nie wiem, prawda, ale tam no, kiedyś w relacjach takich, prawda, koleżeńskich byliśmy, prawda. Nic nie kosztowało. Jak coś potrzebował, to chętnie się kontaktował ze mną, prawda. Był, nie wypominając, był w Lublinie, to prawda, wszystko, czym mogłem, prawda, służyć, służyłem. Kserokopię trzeba porobić człowieku, wszystko porobię. Trzeba, prawda, pomóc, wszystko, tak nie wypominając, ale prawda, w dobrych relacjach byliśmy. Natomiast, prawda, tutaj rzuca oszczerstwo, że rzekomo redaktorzy spreparowali nas za zlecenie służb polskich. Nie mniej, nie więcej. Oczywiście, prawda, to jest niewinny wywiad, który od razu, prawda, też w sposób obiektywny oficjalna strona Kościoła grecko-katolickiego podaje, gazety, prawda, grecko-katolickie powielają, prawda, a tutaj, prawda, profesor takie powiedział. Jeszcze jedna bardzo renomowana specjalistka od spraw Kościoła grecko-katolickiego, pani doktor Liliana Hentosz, mówi: nie wiemy, gdzie był przechowywany rękopis i czy nie został on napisany na zamówienie trzeciej strony. Czy nie jest to kolejna próba zdyskredytowania przez stronę polską Szeptyckiego, biorąc pod uwagę, że przy wsparciu środowisk polskich opublikowana była książka Dwa Królestwa. Czyli proszę Państwa, już, prawda, to, że w Polsce się ukazało, dlatego że na Ukrainie nie mogło się ukazać, proszę Państwa. Rozmawiał Pełychaty ze wszystkimi, z kim się da, prawda. Oczywiście teraz Państwo rozumiecie, dlaczego Kościół grecko-katolicki od roku 1991 został zalegalizowany przez Stolicę Apostolską, bo Ojciec Święty nominował biskupów grecko-katolickich, Święty Jan Paweł II w 1991 roku nominował biskupów rzymsko-katolickich i zalegalizował biskupów grecko-katolickich, którzy działali w podziemiu. Czyli od 91 roku, czyli z perspektywy roku 2015, już prawda, to było no ile, 20, ćwierć wieku. Już była wolność i ta książka, ten rękopis nie został przekazany oficjalnym strukturom Kościoła grecko-katolickiego, jakby to wydawałoby się być słuszny i racjonalny. Jest to, prawda, bezcenny dokument napisany przez męczennika błogosławionego, wyniesionego na ołtarz. Jest cały uniwersytet katolicki, czy tej grecko-katolicki,
jest Instytut Badań nad Historią Kościoła, prawda, w ramach tego uniwersytetu, więc tam miejsce tego rękopisu. Tylko, prawda, Państwo doskonale w tej chwili wiemy, prawda, że depozytariusze znają sytuację, wiedzą, jaka jest sytuacja w Kościele grecko-katolickim, prawda, wiedzieli, że przekazać ten rękopis struktury kościelnej Kościoła grecko-katolickiego, to znaczy skazać to, co zostało ocalone w czasach komunizmu, prawda, zostanie zniszczone w czasach wolności. Więc, prawda, w ten sposób ten rękopis został ocalony. Natomiast, proszę Państwa, taka była reakcja. Widzę, że Pan chce tutaj... Tak, bo wiemy, że jest zadyma i bardzo chcielibyśmy poznać przyczynę tej zadymy. To znaczy, co jest w tych pamiętnikach, kim był biskup Szeptycki, na czym polegał konflikt biskupa Szeptyckiego i Homyszyna. No i to by nas bardzo interesowało. Ja przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem Państwu przy prezentacji pana profesora powiedzieć, że jest gościem częstym w miarę Radia Maryja, a to oznacza, że na pewno nie porusza łatwych tematów. Natomiast audycje w Radiu Maryja trwają 3 godziny, a my mamy trochę mniej czasu, dlatego prosimy tak bardziej o trupy i błyskotliwe kradzieże, czyli o węzłowe punkty akcji. Tak, proszę Państwa, bardzo dziękuję też za tą uwagę, bo też zostałem rozpoznany jako ruski szpieg i pan Targalski, prawda, tego rodzaju informacje upowszechnia, więc proszę uważać, bo też takie w swojej biografii mam kartki. Więc proszę Państwa, biskup, nie da się tak sprawnie ten wątek relacji między biskupem Szeptyckim i Homyszynem ująć, dlatego że jest to książka, która, prawda, jest to 5. część jego dzieła Dwa Królestwa. Dowiadujemy się z treści tej książki. 5. część, czyli 4 części można powiedzieć, że na zawsze zostały utracone, natomiast 5. część została zainspirowana działalnością arcybiskupa Szeptyckiego. I Homyszyn, autor tych zapisków, pisze, prawda, że nie mogłem się powstrzymać, żeby nie dać oceny tego, co robi arcybiskup Szeptycki, dlatego że mówi, że nie mogę milczeć wobec tej sytuacji, która zaistniała. Proszę Państwa, i tutaj wchodzimy w bardzo skomplikowany, złożony temat tożsamości i działalności księdza arcybiskupa Szeptyckiego. Znamy jego rodowód, wiemy, jak, prawda, kim był i jak, w jaki sposób stał się arcybiskupem. Przepraszam, należy przyjąć, że nie znamy, więc tak? Jakby pan profesor w kilku słowach. W kilku słowach, proszę Państwa. Hrabia Szeptycki z dawnego rodu bojarskiego, skolegacony z najlepszymi rodami polskimi i w ostateczności, prawda, bezpośredni protoplaści biskupa, arcybiskupa Szeptyckiego, to był Jan Kanty Szeptycki, marszałek szlachty powiatu i matka jego Zofia z Fredrów Szeptycka, bezpośrednio córka, prawda, Aleksandra Fredry, więc jako przedstawiciel rodu biskupiego, dlatego że, prawda, 3 biskupów przynajmniej było, prawda, wywodziło grecko-katolickich z tego środowiska, arcybiskup Szeptycki poszedł drogą rozwoju kariery duchowej, czyli został najpierw, wstąpił do klasztoru bazylianów, później został arcybiskupem, najpierw biskupem stanisławowskim, był poprzednikiem biskupa Homyszyna, później został arcybiskupem metropolitą lwowskim. Był też, proszę Państwa, nie był to przypadek. Był to, znaczy, no trudno, prawda, mając ograniczony czas, ale wszędzie, prawda, są bardzo interesujące fabuły, którymi chcę się z Państwem podzielić. Więc był pewien projekt środowisk polskich reprezentowanych przez namiestników galicyjskich, żeby obsadzić stolicę arcybiskupią na Świętym Jurze we Lwowie osobą
lojalną względem, prawda, przede wszystkim katolikiem nieskazitelnym i lojalnym, gdy chodzi o postawę wobec cesarza najjaśniejszego pana i środowisk rządzących w Galicji, czyli konserwatystów, prawda, polskich. Więc ze środowiska namiestnika Badeniego po głośnych wydarzeniach 1881 roku, kiedy cała wieś przeszła na prawosławie, więc był to sygnał, prawda, że nastroje moskalofilskie są bardzo silne, że moskalofile mogą, prawda, manipulować społeczeństwem i, prawda, w sytuacji lat 80., prawda, cała wieś przychodzi na prawosławie, a co będzie, prawda, jak będzie wojna, prawda, kiedy, więc trzeba było dokonać sanacji w kościele grecko-katolickim, dlatego że nastroje rusofilskie czy moskalofilskie były bardzo silne. Więc, prawda, namiestnik Badeni i jego otoczenie zaproponowali, żeby obsadzić stolicę metropolitalną osobą, która jest, wywodzi się z dawnych rodów arystokratycznych polskich o rodowodzie ruskim. Propozycja padała do kniaziów Puzynów, do książąt Sapie, do Sapiechów i do Szeptyckich w ostateczności, prawda. W swym czasie był typowany na arcybiskupa lwowskiego Jan Puzyna, kardynał późniejszy krakowski. Był typ, ale jeszcze marzyło mu się małżeństwo i on, prawda, jeszcze nie myślał o karierze duchowej. Drugą osobą był ksiądz Adam Sapieha, znówżysz, prawda, w Lwowie karierę, w Krakowie karierę swoją duchową rozwijał. Natomiast, proszę Państwa, też się nie zgodził, dlatego że chciał być księdzem rzymskokatolickim. I Roman Szeptycki, bo imię Roman miał, prawda, domowe. Poszedł, prawda, poszedł zgodnie z tym planem, czyli w obrządku grecko-katolickim zaczął działać. Został arcybiskupem Lwowa, proszę Państwa, i w pewnym momencie zaczynają się pewne dość dziwne postępy. Oczywiście arcybiskupi grecko-katolicy, jak Państwo wiecie, byli zawsze, prawda, w społeczeństwie ruskim, Rusinów galicyjskich, byli przewodnikami, byli, prawda, zwierzchnikami narodowymi. Byli, prawda, zastępowali w jakiś sposób brak elit świeckich. Tak też arcybiskup Szeptycki był, prawda, zwierzchnikiem, księciem kościoła, zwierzchnikiem, prawda, tych Rusinów i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, zaczynają się dziwne sytuacje, no zwłaszcza, wiecie, pierwsza wojna światowa, ksiądz arcybiskup Szeptycki został internowany do Rosji. W 17 roku, 1917 roku powraca z Rosji, prawda, zupełnie przeobrażony, czyli w tych szatach takich prawosławnych, o długiej brodzie, czyli zupełnie przypominający prawosławnego hierarchę. Czyli takie stroje w Galicji nie były stosowane już od kilku wieków. Co się dzieje, proszę Państwa? Ksiądz arcybiskup Szeptycki w 1908 roku miał prywatne spotkanie z papieżem świętym Piusem X. W trakcie tego spotkania z Piusem X dostał powierzenie, żeby pełnić funkcję dawnych metropolitów kijowskich. Dawna metropolia kijowska obejmowała późniejszym swoim całym rozwoju, całą Świętą Ruś, czyli, prawda, całą tą przestrzeń, prawda, którą wchodziła i Rosja, i Białoruś, i Ukraina, i tak dalej, prawda. Czyli wyobraził siebie tym, prawda, zwierzchnikiem, który ma dokonać wielkiego dzieła, o którym cały czas stolica apostolska marzyła, czyli nawrócenie Rosji. I tam, i temu, proszę Państwa, o tym się mało mówi, ale temu była poświęcona późniejsza cała jego działalność. I pojawiły się, prawda, też dość trudne sytuacje wewnętrzne. Mianowicie, prawda, wewnętrzne, będąc Polakiem z pochodzenia, prawda, bo oczywiście te ruskie korzenie to były tylko korzeniami, natomiast, prawda, i po mieczu, i po kądzieli, tylko tradycja polska i tylko, prawda, świadomość patriotyzmu polskiego, prawda, towarzyszyła rodzinie Szeptyckich. Musiał, prawda, stać się zwierzchnikiem ludu, prawda, ludu, który aspiruje do bycia narodem,
Ale, prawda, cały czas marzył o tym, żeby zostać, znaczy nie wiem, nie chcę mówić, prawda, żeby zostać. Chyba o karierze tak mu się nie ma, żeby dokonać wielkiego dzieła nawrócenia Rosji. Marzyło mu się, żeby, prawda, poprzez upodobnienie kościoła grecko-katolickiego do kościoła prawosławnego, prawda, przybliżyć się do Rosjan, pokazać, że jest to ten sam kościół, że jest to ta sama tradycja i tak dalej, więc tylko uznać zwierzchność papieża. I w tym kierunku on zaczyna działać, posuwa się dość, znaczy w pewnym momencie pojawiają się dość, proszę Państwa, takie zdumiewające i niezrozumiałe na pierwszy oka rzut sytuacje. Jako to na przykład wspominałem okupację rosyjską, wkroczenie wojsk rosyjskich na tereny Galicji i stało się to też okazją do tego, żeby ksiądz arcybiskup Przyptycki napisał list do cara. Tutaj w tej książce jest umieszczony list ten pisany rękopisem, po wersji rękopiśmiennej, odręczny list pisany przez hierarchę osobiście. Tu jest tłumaczenie na język polski, którym to nie mniej, nie więcej ksiądz arcybiskup, urywki tylko przedstawię, pisze. Wasza imperatorska mość, zwycięska armia waszej imperatorskiej mości do cara Mikołaja II zajęła Lwów i wielką część księstwa halicko-ruskiego. Licząca 3 miliony ludność ruska Galicji wita rosyjskich wojowników jako swoich braci. Uniżenie podpisane duszpasterz tego ludu, prawosławno-katolicki metropolita halicki i lwowski, od długich lat gotów na co dzień i chcący ofiarować swoje życie za dobro i zbawienie świętej Rusi i waszej imperatorskiej mości, rzuca do nóg waszej imperatorskiej mości swoją serdeczną przychylność i radosne pozdrowienie ze względu na wydarzenie kończącego się połączenie ostatnich części ruskiej ziemi. Czyli w kategoriach, prawda, dokonanie pewnej sprawiedliwości dziejowej traktuje, prawda, wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa i przyłączenie Galicji Wschodniej do cesarstwa. I dalej, prawda, już końcówka. Z miłości Bożej i miłości do waszej imperatorskiej mości i do świętej Rusi, z obowiązku duszpasterskiego jako biskup trzody Chrystusowej w imię Boże, proszę jak najpokorniej waszą imperatorską mość, nie o swoje dobro, tylko o wasze. Boża opatrzność wkłada w wasze ręce los i szczęście ludu halicko-ruskiego. Główny duszpasterz tego ludu przekazuje w ręce wasze opiekę nad nim i prosi dla niego o przychylność, miłość i modlitwy monarchy, dla dobra i wdzięczności, zbawienie którego uniżenie podpisane biskup co dzień jest gotów i chce złożyć na ołtarz Boży swoje życie i duszę. Waszej imperatorskiej mości pokorny modlitewnik Andrzej Szeptycki, metropolita halicki i lwowski. Tak. Proszę Państwa, więc no widzimy no list, który Państwo no nie chcę, treść sama za siebie mówi. Chodziło o nawrócenie Rosji. Chodziło, prawda, cały czas mu przyświeca myśl o nawróceniu Rosji i gotów jest uczynić wszystko, niestety, prawda, żeby ten plan się ziścił. I proszę Państwa, cały czas tkwi w tych pomysłach i marzy. Marzy mu się nawrócenie Rosji. Natomiast wiemy, czym była Galicja, Małopolska Wschodnia w okresie międzywojennym, prawda? Jest to społeczeństwo, w którym, prawda, radykalny nacjonalizm ukraiński, gdy chodzi o społeczność ukraińską, prawda, odgrywa ważną rolę. Czy, prawda, oczywiście żadnych tutaj flirtów z Rosjanami nie mogło być. Ukrywał on to, dusił w sobie, nie chciał, prawda, ukazywać tego, więc, prawda, żeby... Natomiast prowadził oczywiście różne rozmowy w Rzymie, prawda, miał ten całą sieć działaczy, którzy w tym kierunku wspierali go i tak dalej, wśród kurialistów rzymskich, proszę Państwa. I biskup Homyszyn mówi, prawda, żeby uchodzić za 100% Ukraińca, prawda, będąc z zapatrywań, jak mówi, rusofilem, musiał, prawda, przymykać oczy na różne sprawy, na które nie miał prawa przymykać. Między innymi jednym z zarzutów jest to, że nigdy się nie wypowiedział w sposób stanowczy i bezkompromisowy wobec szerzenia się nacjonalizmu w społeczeństwie ukraińskim. Prawda, nie było jego, prawda, stanowczej postawy, to mu zarzuca, o tym mówi, prawda, że rościł sobie prawo do tego, żeby być ojcem narodu,
do ojca należy, prawda, chwalić za uczynki dobre, za złe karcić. Mówi, nigdy nas nie skarcił, nigdy nam nie wytknął, prawda, więc ponosi pośrednio odpowiedzialność za to, że herezja nacjonalizmu, znów już padają tutaj te wyrazy o herezji nacjonalizmu, zaczyna szerzyć się w naszym społeczeństwie. Późniejszy, znaczy inne sprawy też wspomina, prawda, stricte obrzędowe, czyli, prawda, wyrzucanie tych wszystkich obrządków i tradycji z Kościoła łacińskiego, które weszły w ciągu wieków do tradycji unickiej i, prawda, upodobnianie do prawosławia. Mówię, że nigdy ta droga nie doprowadziła do zjednoczenia Rosjan. Mówię, prędzej my się wyrzeczemy swojej, prawda, tożsamości unickiej i przejdziemy na prawosławie, aniż Rosjanie, prawda, się do nas przyłączą. Że to jest absurdalne jego zdanie. Natomiast dużo tracimy i daje, prawda, dość mocne podsumowanie działalności arcybiskupa Szeptyckiego, mówiąc, prawda, że po nim nasz Kościół albo zostanie zupełnie zniszczony, albo pozostanie w ruinie i w chaosie, z którego jeszcze przez długie wieki, długie lata nie będziemy mogli się wydostać. Więc tak zupełnie, że tak powiem, w skrócie telegraficznym wygląda ta oś napięć między Szeptyckim a Chomyszynem. Czy biskup Chomyszyn był ordynariuszem, metropolitą? Był ordynariuszem, ale nie metropolitą. Ordynariuszem stanisławowskim. Aha, Stanisławowskim. Stanisławowskim. Rozumiem. Ich życia się, że tak powiem, zazębiały jednego i drugiego. W tym samym czasie. A kiedy biskup Szeptycki umarł? Umarł śmiercią naturalną, czy też został zamordowany? Proszę Państwa, znów już tutaj widzimy niezbadane wyroki opatrzności. Biskup Szeptycki, ja jestem daleki, proszę Państwa, od tego, żeby krzyczeć z tymi krzykaczami, którzy próbują, prawda, tutaj wszystkie grzechy możliwe i niemożliwe, prawda, narzucić czy zarzucić arcybiskupowi Szeptyckiemu. Jestem daleki. Zbyt dobrze znam tą postać. Jest to postać trudna. Jest to postać pogubiona w wielu sytuacjach. Natomiast nigdy bym nie posądzał o brak uczciwości. Znaczy, brak uczciwości, z tym, że to jest też wielka... jest to skrót myślowy, bo robił wszystko w dobrej wierze. Ale czy dobrze robił, czy, prawda, w sposób roztropny, to pytanie, prawda. List do cara, mi się wydaje, że nigdy nie powinien byłby się pojawić. Nigdy nie powinien byłby się pojawić list do Hitlera. Nigdy nie powinien byłby się pojawić list do Stalina. Ale biskup, arcybiskup Szeptycki wykorzystywał każdą koniunkturę polityczną, żeby, prawda, realizować swój cel, doprowadzić do nawrócenia Rosji. A więc, prawda, czy wojska niemieckie wejdą na tereny Związku Radzieckiego i podbiją, prawda, Związek Radziecki, więc otwiera się przestrzeń do ewangelizacji, do nawrócenia Rosji. Albo, prawda, Sowieci wejdą, prawda, włączą Galicję ostatecznie do składu państwa rosyjskiego. No i też się otwiera w jakiś sposób, prawda, przestrzeń do działalności, której marzył. Czyli, prawda, no, wchodzimy tutaj w te zawiłości natury Machiavellego sformułowania, prawda, czy cel uświęca środki. I znaczy, natomiast to, że nie był to koniunkturalista w sensie takim, prawda, no, powszednim, że zależało mu na jakichś zaszczytach, zależało mu, prawda, na tym, żeby się, no, nie był to bufon, proszę Państwa, tak w uproszczeniu mówiąc, a był, prawda, to ideowiec, o cechach fanatycznych, prawda, gdy chodzi o nawrócenie Rosji, miał marzenie, żeby też ponieść męczeństwo dla Chrystusa, dla dzieła, do którego się poczuł powołany, czyli nawrócenie Rosji. I tak się złożyło i też, prawda, Chomyszyn o tym wspomina, prawda, jak... Nie, to nie Chomyszyn, proszę Państwa, to jeszcze jest kolejna rzecz, która się ukazała, która nie została przetłumaczona na język polski, bo ksiądz Ihor Połechaty już teraz na Ukrainie wydał książkę kolejną poświęconą, to są wspomnienia o biskupie Chomyszynie i mówi, prawda, paradoks na tym polega, prawda, że
arcybiskup Szeptycki, który zjeździł cały świat, prawda, jeździł do Stanów Zjednoczonych, do Rusinów, prawda, tam, żeby je podtrzymywać. Oczywiście w Europie był wszędzie swój, jako hrabia, jako osoba, prawda, tam mająca też ambicje polityczne i tak dalej. Do Rosji jeździł w swym czasie, prawda, też tam w celach, no zresztą w Rosji był internowany, daleko siedział, prawda, w klasztorze. Czyli, prawda, zjeździł, można powiedzieć, cały świat i mówi, że arcybiskup Szeptycki umiera śmiercią naturalną w łóżku swoim, prawda? Natomiast biskup Homyszyn, który nigdzie się nie poruszał, tylko siedział w tym pałacu swoim w Stanisławowie, ale, proszę Państwa, zjeździł, przeszedł na piechotę całą diecezję, jak długa i szeroka. Dokonał wizytacji apostolskich w każdej swojej, prawda, parafii. Przeorał, że tak powiem, tą glebę w duszach ludzkich w całej diecezji stanisławowskiej. I mówi, ten, który siedział na miejscu, ten, prawda, umarł wywieziony, bo umarł w Kijowie, w więzieniu w Kijowie, umarł jako męczennik, prawda. O to nie prosił. Natomiast znamy kilka tekstów biskupa Szeptyckiego, który mówi, prawda, prosi o męczeństwo. Czyli mamy tutaj znów, prawda, że biskup, gdyby był męczennikiem, to, prawda, też sprawa beatyfikacji by nie istniała. Natomiast, prawda, w tej chwili, jak wiemy, cały czas ta sprawa jest. No, brat jego rodzony już jest błogosławiony, czyli Kazimierz Klemens Szeptycki, który jako męczennik został beatyfikowany, natomiast on, arcybiskup Szeptycki, umiera 1 listopada 1944 roku. Doczekał się dość okazałego pogrzebu, w którym brała, w asyście uczestniczyła warta honorowa czerwonogwardzistów. Mówią, że Chruszczow też, prawda, uczestniczył w tym pogrzebie, był, prawda, wielkie takie, wielkie wydarzenie, takie spektakularne. Natomiast, no, Homyszyna miejsca spoczynku nie znamy do dnia dzisiejszego, bo w jakimś bezimiennym grobie spoczywają jego szczątki doczesne. No, żebyśmy to dobrze zrozumieli, to grekokatolicy lubią swojego biskupa, czy nie lubią? Czy tylko ta jedna książka im się nie spodobała? O co chodzi? No, pan potrafi jednym pytaniem poruszyć kwestię, prawda, tak złożone i wymagające, prawda, głębszego wyjaśnienia, natomiast daję sobie sprawę, że czas nie jest nieskończony. Proszę Państwa, jest problem kondycji Kościoła grecko-katolickiego. Problem, o którym wiemy, prawda, tutaj nie chcę wchodzić w żadne polemiki, czy też, prawda, wyrażać swoje zdanie. Przypomnę, prawda, chociażby wypowiedzi, które ksiądz arcybiskup Mokrzycki w sposób publiczny wypowiada i mówi, że problem w relacjach między Kościołem rzymskokatolickim i grecko-katolickim jest to, prawda, nacjonalizm. Bardzo nieordynarny nacjonalizm, nie jakiś, prawda, ukryty, bo dość często, prawda, my tutaj doszukujemy się jakichś znaków endeckich, nacjonalistycznych i tak dalej. Oczywiście na wyrost dość często te metki przyklejamy czasem. Natomiast gdy chodzi o Kościół grecko-katolicki, to proszę Państwa, zacytuję tylko kilka wypowiedzi i to wszystko postawię na swoje miejsce. Ksiądz arcybiskup Ihor Woźniak, arcybiskup metropolita lwowski w rządku grecko-katolickiego, w swojej mowie 1 stycznia, w dniu urodzin Stepana Bandery, mówi, że Stepan Bandera jest skarbem narodu. Niemniej, nie więcej, to jest cytat dosłowny. W tym roku, proszę Państwa, bieżącym, 2018, biskup ordynariusz grecko-katolicki kolomejski w Kolomei, prawda, również 1 stycznia, w dniu urodzin Bandery, mówi, że Stepan Bandera jest Mojżeszem, który przeprowadził Ukrainę przez, prawda, te trudne czasy. To są wypowiedzi biskupów grecko-katolickich, prawda. Oczywiście czerwono-czarne flagi na cerkwiach i zachwalanie, prawda, brak refleksji i tak dalej nad tematem nacjonalizmu jako zjawiska
antychrześcijańskiego. Biskup Homyszyn, prawda, tutaj mówi o nacjonalizmie rzeczy dość dobitne, jednoznaczne i proste. Mówi, nacjonalizm, cytuję w tej chwili dosłownie, nacjonalizm jest to największa herezja, która dopadła nasz naród. I dalej już, prawda, w przybliżeniu, bo nie pamiętam, mówi, że, prawda, zaburzyliśmy odwieczny lat Boży. Zrzuciliśmy Pana Boga, prawda, w hierarchii wartości. Na dół postawiliśmy naród na pierwsze miejsce. Zaburzyliśmy to, prawda, co od wieku powinno być, prawda, u chrześcijan czymś niepodważalnym. Więc, prawda, bardzo mocno potępia i nie nacjonalizm, tylko, prawda, jako no, ideologia zbrodnicza, która doprowadziła do ludobójstwa. Pisał w roku 1942-43. Tak można wywnioskować. Oczywiście nie ma tam, prawda, daty. Jest podpis odręczny. Znaczy cała książka, cały rękopis jest ręcznie spisany. I tutaj jest bardzo obficie ilustrowana książka pokazująca, prawda, że no, ten, kto ma odrobinę uczciwości i życzę sobie, żeby zbadać i dojść do prawdy, co to jest, prawda, to u tego nie pozostaje żadnych wątpliwości, że jest to autorstwa biskupa Homyszyna. Takich, prawda, jest 500 stron tego rękopisu. Tutaj umieściliśmy tylko tam, gdzie są, prawda, najbardziej takie mocne sformułowania, żeby, prawda, można było skonfrontować i zobaczyć. Więc, prawda, potępia nacjonalizm. Nacjonalizm no, na Ukrainie w tej chwili niestety, prawda, jest ideologią w kościele grecko-katolickim niepodważalną. Stąd też, proszę Państwa, no i też przywiązanie do katolicyzmu jest do... Katolicyzm jako idea powszechna, prawda, jako idea tworząca no, to republikę chrześcijańską, europejską, jako uniwersalna, jest, prawda, w sprzeczności z nacjonalizmem tego rodzaju wydania. Więc Homyszyn jest... Homyszyn, proszę Państwa, jest to postać bardzo niewygodna w kościele grecko-katolickim, dlatego że jest zbyt wyrazisty i zbyt stanowczy wobec kwestii, które w tej chwili, prawda, jakoś tam woli się nie mówić, a które, prawda, w sposób naturalny funkcjonuje, jak chociażby zachwalanie bandery, prawda, w kościele grecko-katolickim. On zbyt jednoznacznie te sprawy wyakcentował i nazwał po imieniu. Proszę Państwa, był to biskup znany, znaczy ta książka nie jest też jakimś objawieniem takim, prawda, nieoczekiwanym. On napisał bardzo mocno treść o kwestii ukraińskiej. Książeczka, która, prawda, znówżeż mówi o tym, że nacjonalizm to jest też, prawda, ideologia o cechach nacjonalizmu ukraińskiego, bo mówimy, prawda, znówżeż o nacjonalizmie odwołującej się do teorii Donsowa. Bo znówżeż tutaj wchodzimy, prawda, w dyskurs kolejny, który nie chcę poruszać z racji na to, że nie jest to temat dzisiejszego spotkania, ewentualnie w czasie pytań, jakby takie były, to mógłbym porozmawiać. Natomiast, prawda, nacjonalizm, on nazywa, prawda, zresztą też, żeby nie mylić z tymi odruchami związanymi, prawda, z miłością do własnego narodu, do innych, prawda, tradycji, mówię o zboczonym nacjonalizmie. On mówi, że jest to zboczony nacjonalizm, to co... Proszę Państwa, więc był on, najchętniej by takiego gościa pod dywan gdzieś schować. Był tam, no to dobrze się, no męczył się, prawda, no gdzieś tam, gdzieś, prawda, postawić epitafium jakieś, napisać i niech tam sobie będzie, prawda. I tak też było uczynione, proszę Państwa. Natomiast była to postać zbyt dobrze znana w środowisku duchowieństwa polskiego, współczesnego, albo pamiętającego czasy, prawda, biskupa Homyszyna. Przypomnę, proszę Państwa, tutaj w Krakowie byłem na kanoniczej kilka miesięcy temu, w październiku, u księdza kardynała Jaworskiego rozmawiałem. Więc ksiądz kardynał Jaworski powiedział, że do 45 roku mieszkał we Lwowie. Mówi, i wszyscy żeśmy wiedzieli, że jest biskup Homyszyn, że jest to bardzo prawy człowiek z perspektywy, prawda, Polaka 45 roku. Powiedział jeszcze taką rzecz, mówię, gdyby żył Ojciec Święty Jan Paweł II, to na pewno biskup Homyszyn już by się cieszył chwalą świętego w kościele katolickim. Ojciec. I proszę Państwa, to, że biskup Homyszyn nie został schowany tam gdzieś pod dywan w ramach tych, prawda, oficjalnych różnych postępowań i tak dalej, że zupełnie nie został
w cieniu arcybiskupa Szeptyckiego, to jest też zasługa Ojca Świętego Jana Pawła II, który w 2001 roku udają się w pielgrzymku apostolską na Ukrainę, prawda, zażyczył, żeby wśród dokumentów przygotowywanych na beatyfikację znalazły się też dokumenty, żeby została zbadana sprawa biskupa Homyszyna. Był to wyraźny, jednoznaczny wymóg Ojca Świętego. Takie świadectwo daje ojciec Pelechatyj, ksiądz Pelechatyj, który był postulatorem oficjalnym. Czy prawda, zasuspendować chcieli w kościele grecko-katolickim oficjalnego postulatora sprawy beatyfikacyjnej biskupa Homyszyna. Czyli zbyt dobrze był znany, znaczy jest znany tej generacji odchodzącej w kościele rzymskokatolickim. Natomiast w kościele grecko-katolickim jest to postać, prawda, zmarginalizowana totalnie i znów, że ta książka stała się, prawda, jeszcze kolejnym bodźcem ku temu, żeby ta postać się pojawiła w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, bo za tym też idzie jeszcze jedna sprawa. Biskup Homyszyn był orędownikiem oryginalnej tradycji unickiej. Był za jak największym zbliżeniem się kościoła grecko-katolickiego i rzymskokatolickiego. Był za tym, żeby to wszystko, co służy rozwoju, prawda, tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, w kościele grecko-katolickim, co weszło w ciągu wieków z kościoła rzymskokatolickiego, żeby było zachowane, pielęgnowane jako część rodzimej tradycji. A więc suplikacje, wystawienia, nabożeństwa eucharystyczne, nabożeństwa do serca Jezusowego, serca Marii Niepokalanego i tak dalej. Wszystko to, co łączy z kościołem rzymskokatolickim, prawda, trzeba pielęgnować, a nie uciekać od tego. On też w swym czasie wprowadził w swojej diecezji kalendarz gregoriański. Na krótko, ale był, prawda, ten epizod. Mówi, że musimy się łączyć, dawał świadectwo, prawda, o ile obecnie, prawda, Kościół grecko-katolicki cały czas podkreśla swoją inność, a dość często obcość względem tradycji łacińskiej, a gdy chodzi o relacje z Kościołem rzymskokatolickim, no to jest, prawda, w tej chwili tragedia, o której się nie mówi, o której czas od czasu, prawda, ksiądz arcybiskup jako Mokrzycki, głos wodzącego na pustyni, prawda, wspomina o tych rzeczach, prawda, niebywałych. Chociażby w tej chwili, prawda, znów, że naglaśnie się na Facebooku czytałem sprawa Kościoła Matki Boskiej, Matki Boskiej Gromnicznej. Zespół wspólny, architektoniczny, kuria metropolitalna, do której przywiera, prawda, kościół, który od wieków był, prawda, kościołem seminaryjnym wcześniej, prawda, karmelitańskim. W tej chwili, prawda, zabrakło we Lwowie cerkwi, żeby akurat w tym miejscu usytuować kolejną cerkiew, proszę Państwa. Jakie tam perypetie z tym były związane, już nie będę wspominał, ale w tej chwili, prawda, czytamy, że ojcowie dominikani, którzy tam pojawiają się w tej parafii grecko-katolickiej i odprawiają nabożeństwa, dostali zakazu, żeby się tam, prawda, żeby tam się modlić. Więc, prawda, no jest tragedia, gdy chodzi o relacje grecko-katolicko-rzymsko-katolickie. Natomiast biskup Homyszyn dawał zupełnie inny przykład. Jasna rzecz, nie za bardzo mu się z Szeptyckim układało, gdy chodzi o relacje takie, prawda, towarzyskie. Natomiast miał jak najlepsze relacje ze świętym arcybiskupem Józefem Bilczewskim. Zachowała się piękna korespondencja między obu, no, świętymi. Święty, prawda, już kanonizowany biskup Bilczewski, arcybiskup, i błogosławiony biskup Homyszyn. Więc, prawda, jest to postać, która się nie wpisuje w duch obecnego kościoła grecko-katolickiego i jest bardzo niewygodna, dlatego że daje świadectwa inne niż są praktykowane w życiu powszednim kościoła grecko-katolickiego. Jeśli ja się dobrze orientuję, to grekokatolicy uznają zwierzchnictwo papieża i Watykanu, tak? To nie ma co się orientować, to jest, prawda, definicja katolicyzmu, prawda, no, bo się jest katolickim, no, albo no nie. No właśnie, no, no to tak, oni tak sobie tak mogą robić, co im się podoba, tak a propos tego nacjonalizmu. Aha, czy noszą się jak popy prawosławne teraz? Dobrze, prawda, temat w temacie. Gdy chodzi o nacjonalizm, jest to zjawisko bardzo, bardzo przykre, na które jest powszechnie dostrzegalne. Czynią uwagę kolejni zwierzchnicy, że tak powiem, watykańscy. Był ostatnio 2 lata temu, czy 3 lata, we Lwowie kardynał Parolin.
sekretarz stanu, prawda, miał spotkanie z klerykami grecko-katolickimi, bardzo mocno przestrzegał przed nacjonalizmem, bardzo mocno zachęcał do współpracy z Kościołem łacińskim. Mówił, prawda, o tym robaku nacjonalizmu, który toczy, oczywiście użył tej metafory, robak nacjonalizmu, prawda, i powiedział, także jest to sprawa znana. Natomiast no, wiemy, jak jest teraz w Kościele katolickim, jakie są dyskusje, prawda, w kurii samej rzymskiej, jaki jest rozdźwięk. Więc, prawda, to, co się dzieje tam gdzieś na obrzeżach, tam za górami dalekimi, prawda, we Lwowie, to już, prawda, tam Watykan nie ma za wiele też do powiedzenia. Wiemy, że chociażby w sytuacji tego kościoła Matki Boskiej Gromnicznej kilkakrotnie była interwencja papieży, w tym też Benedykt XVI bardzo mocno prosił o uregulowanie tej sprawy, natomiast mimo iż papież prosił, a znaczy no papież jak prosi, to oczywiście wiadomo, że nie jest to, nie prosi jak petent, tylko prawda prosi jako ojciec, nie usłuchano. Czyli prawda posłuszeństwo względem Stolicy Apostolskiej jest to sprawa kolejna dyskusyjna. No chociażby, proszę Państwa, to, że powszechnie w wszystkich modlitwach i prezentacjach zwierzchnika Kościoła mówi się o patriarsze, natomiast żadnego patriarchy nie ma patriarchatu grecko-katolickiego, jest arcybiskupstwo większe i to, że w obecności papieża świętego Jana Pawła II w czasie jego wizyty apostolskiej w Lwowie, prawda, też ówczesny kardynał Lubomir Huzar był tytułowany jako patriarcha, więc był to, prawda, cały czas manifestacja, że tak powiem, podważało się autorytet Rzymu. Czy prawda? Tak, ale my swoje wiemy. Także wchodzimy tutaj w obszar dość trudny, który zresztą wkomponowany jest w głębszą i szerszą historię Kościoła grecko-katolickiego, który cały czas oscylował między byciem kościołem narodowym, prawda, w takim duchu protestanckim, no i kościołem katolickim w duchu Homeszyna. I tutaj mamy no, dość zawiłą sytuację. W tej chwili, prawda, opcja narodowa rządzi i opcja narodowa narzuca, prawda, też swoją wizję i politykę w kościele grecko-katolickim. Ale proszę Państwa, to dlaczego się przestraszono tak tej książki? Dlatego, że, prawda, jest ta opcja, która rządzi, ale są, prawda, też ci, którzy chcą, którzy pamiętają, prawda, którym przekazywano tradycję i oni widzą, że oni nie są jakimiś pomyleńcami, że jak na różańcu się modli, prawda, i pop zabiera różaniec i mówi, wyrzuć to, bo to jest polskie, takie, prawda, świadectwo mamy, wiemy. Ksiądz biskup Buczek, prawda, niejednokrotnie o tym wspominał, prawda, że różaniec wyrzucić, prawda, jakieś coś, co nie pasuje do cerkiewnej obrzędowości, to się wyrzuca, bo to polskie, proszę Państwa. Więc, prawda, i teraz widzą, prawda, ci, którym zabierano różańcy, którym mówiono, prawda, że oni są nie tacy, że oni są jakieś, prawda, spolszczeni, czy nienormalni. Oni widzą, że, prawda, mają wielki autorytet, który o tym pisał, prawda, co oni czują, jak się modlili ich dziadkowie, jak rodzice ich nie modlili w czasie podziemia, jak oni się modlą, prawda. Czyli, prawda, tutaj pojawia się, prawda, alternatywa wobec tego nurtu narodowego, który, no mówię, bardzo mocno się ociera o herezję, znaczy, który jest zakorzeniony niestety w herezji nacjonalizmu, prawda, nie będę mówił, że się ociera. Ten tytuł Dwa Królestwa, jak każdy tytuł jest znaczący, czy on od Pana pochodzi, czy... Dziękuję bardzo. Jest to oryginalny tytuł nadany przez autora. Nawiązuje, proszę Państwa, do świętego Augustyna, do dwóch państw, prawda, słynne dzieło świętego Augustyna o dwóch państwach i pokazuje, prawda, dwie rzeczywistości, czyli, prawda, racje, kalkulacje ludzkie, gdy chodzi o funkcjonowanie Kościoła i Boże, prawda, więc też tutaj widzimy i tutaj moja jest taka też większa przedmowa, gdzie to rozdwojenie próbuje przedstawić. Czyli, prawda, dwa podejście do spraw narodowych, rozdwojenie. Niestety, przepraszam, na wschodzie, w tym społeczeństwie Rusinów, mówię o Rusinach w tej chwili, prawda, celowo, bo
opcja ukraińska się wykluła i ukształtowała w pewnym czasie. Natomiast prawda, to rozdwojenie cały czas istniało w XIX wieku, o tym wolimy nie mówić, prawda? Ale jest taka prawda, że prawda była opcja rusofilska i świadectwo tej opcji rusofilskiej też dał arcybiskup Szeptycki. Deklarują się jako ruski pasterz, który wita ruskiego cara, ruskie wojska, prawda, i tak dalej. I była opcja, prawda, ukraińskiej, to było rozdwojenie. Biskup Chomyszyn zajął, prawda, stanowisko stricte ukraińskie, prawda? Nie ocenią w tej chwili, prawda, bo każda z tych opcji miała, prawda, jakieś tam historyczne i tak dalej uzasadnienie. Wiemy, że do dnia dzisiejszego ta opcja o takich rusofilskich tendencjach funkcjonuje chociażby wśród mniejszości lemkowskiej, czy prawda, Rusinów mieszkających na Zakarpaciu, czy na Słowacji i tak dalej. Mają swoje, prawda, jak wizje, mają, prawda, swoje uzasadnienie, mogą funkcjonować i tak dalej. Ale to rozdwojenie było. Potem, prawda, jest rozdwojenie, gdy chodzi o Kościół, czyli opcja, która, prawda, cały czas była przy tych sprawach narodowych i opcja, która, prawda, podkreślała swoją katolickość. Później to rozdwojenie związane, prawda, z, no, dwie postacie tutaj. Też ta książka to jest, prawda, dwa królestwa i dwóch hierarchów. Biskup Chomyszyn i biskup Szeptycki, prawda. Dwaj hierarchowie jednego kościoła, prawda, reprezentujące zupełnie inne wizje i inną postawę. Więc to rozdwojenie cały czas jest obecne, natomiast etymologia tego to jest dzieło świętego Augustyna i bodajże tam gdzieś nawet pada takie sformułowanie, że nawiązuje to do świętego Augustyna. Zapraszając Państwa do zadawania pytań, tak troszkę chciałbym podjudzić i powiedzieć, że na przykład w Radiu Maryja pan profesor nie unika tematów związanych z bieżącym konfliktem polsko-ukraińskim. Panie profesorze, dlaczego pan się dziwi reakcji Ukraińców, którzy no całkiem niedawno się wreszcie wybili na niepodległość i prawie nikogo nie mają? No, mają Iwana Frankę, mają Szewczenkę, mają Szeptyckiego. Skoro pojawia się książka, w której jest zderzenie racji Szeptyckiego z inną racją, no to nie ma się co dziwić. Zwłaszcza, że od wieków oni są pod naciskiem prawosławia, no bo od czasu, kiedy tam patriarchat powstał, no jest mocniejszy, ma cara, miał cara, teraz ma sekretarzy czy tam prezydentów. No to oni starają się za wszelką cenę jakąś tam tożsamość zachować. Ja nie chcę wyjść na ukranofila, no bo się taki nie czuję, ale a propos tego, książki nie czytałem, ale a propos tego, co pan powiedział, no tutaj w Galicji u nas całkiem niedawno, to znaczy sto kilkadziesiąt lat temu, powstał manifest przy tobie, najjaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy. Prawda? No więc teraz co się dziwić w sytuacji jeszcze inwazji ruskiej na Galicję, że Szeptycki pisze list do cara, prawda? Bo tutaj bez przymusu jakiegoś Stańczycy nasi uznali, że to jest nasza racja stanu, prawda? Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego pan się dziwi, że jest taka reakcja? No bo co prawda rękopisy nie płoną, no ale tu trzeba wierzyć rzeczywiście, jak pan mówił, tylko w opatrzność boską, że przez te kilkadziesiąt lat ten rękopis rzeczywiście no, cudem boskim przetrzymał i w Polsce został wydany. No tyle na razie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, ja się nie dziwię, bo ja tylko przedstawiam, prawda, ja na razie no, minimalnie zajmowałem stanowisko, tylko przedstawiałem postacie i cytowałem, prawda, nie... No w sytuacji, no kiedy, prawda, ktoś pisze list do Hitlera, dziękując za
wkroczenie niezwyciężonej armii, czy zwycięskiej armii niemieckiej do stolicy Ukrainy, Kijowa, i gratuluję tego wydarzenia. Potem za 3 lata prawie, że w tej samej porze gratuluję Józefowi Stalinowi, prawda, zwycięstwa nad Niemcami. Więc no, mamy, ja proszę Państwa cytuję, no, list do cara też napisany. List na cara dopisany. Może być, prawda, są różni ludzie, są różne postawy, prawda. Natomiast pytanie jest takie, prawda, bo w pewnym momencie tutaj ocieramy się o sprawę beatyfikacji. Czy jest to wzór, który ma być na ołtarzu? Przypomnę, proszę Państwa, że w 1914 roku arcybiskup Szeptycki został internowany. Internowany miał, prawda, warunki tam dobre jako hrabia, jako wysoki hierarcha, mieszkał w klasztorze tam w Rosji, w Suzdalu. No, ale był internowany. Dlaczego był? Dlatego, że Rosjanie postrzegali go jako osobę nielojalną. Arcybiskup Szeptycki przygotowywał na różną okoliczność różne projekty i plany. Rosjanie wiedzieli, że jako poddany, wierno poddany Franciszka Józefa, jest kimś, kto przygotowuje plan podziału Rosji. Chciał, znów rzecz wychodząc z założenia, że trzeba szerzyć katolicyzm, chciał wykroić, jeżeli prawda, napisał takie memorandum do władców państw centralnych, do obu cesarzy, którym projektował już, prawda, ten ustrój Ukrainy, która zostanie wykrojona z cesarstwa rosyjskiego. Dotarły do Rosjan te informacje, że prawda, przygotowywał destrukcję państwa. Postrzegali go jako osobę nielojalną, że jest to kto. Oczywiście temu wszystkiemu przyświecała jedna, nie, znaczy, bo sowieccy, no, historycy, nie, no, pisarze, prawda, no, no, ci, którzy, prawda, nie wiem, jak ich znaleźć, prawda, to nie historycy, bo propagandziści, o, pisali, że, prawda, a to był na żołdzie, to był, prawda, tak wierny, wszystkich imperialistów, sługa wierny i tak dalej. Oczywiście jest to bzdury, tylko, prawda, chodziło mu o jedno, żeby nawrócić Rosję. Każdy cel był dla niego dobry, czyli, prawda, cel, gdy chodzi, znaczy, wygrywa jedna strona, on, prawda, poprzez takie kalkulacje, prawda, postępuje na wschód. Natomiast Rosjanie widzieli, że coś takie było. Szukali tylko formalnych przyczyn, żeby go aresztować i wywieźć, prawda. Nie mogli znaleźć. Znaleźli post factum. Dopiero jak Szeptycki został wywieziony do na zsyłkę, prawda, to potem znaleźli wmurowany w podziemiach świętego Jura jego archiwum. No właśnie, i między innymi ten list, znaczy to archiwum, prawda, z tego archiwum korzystałem w Petersburgu, jest to cały zespół i można to przeczytać. Tam jego różne listy też, prawda, przeciwko prawosławiu i tak dalej, i tak dalej. Czyli jedna opcja, druga opcja, prawda, dostosujemy się do każdej okoliczności. Był przed interwencją rosyjską na tereny Galicji, wydał list pasterski, w którym zwracają się do ludu, mówił, że tylko pod sztandarami najjaśniejszego pana, Franciszka Józefa, zwyciężymy i zbudujemy Ukrainę. Na ruinach Imperium Rosyjskiego, prawda, może powstać niepodległa Ukraina. Takie rzeczy, prawda, pisze. Po kilku tygodniach, proszę Państwa, taka treść się pojawia. Więc, prawda, mamy tutaj, no oczywiście, prawda, te inne listy i tak dalej. Więc postać jest poszukująca, postać jest, prawda, trudna. Natomiast, prawda, gdy chodzi o windowanie na ołtarz, jest to, prawda, wielkie. No ja na przykład, prawda, bym się sporo zastanowił, prawda, no, posiadając tą wiedzę. Mamy arcybiskupa Bilczewskiego. Nie był internowany, bo nie było za co, prawda? Siedział, robił to, co. Nie lubił Moskali, nie lubił, prawda, schizmy, prawda, nazywał rzeczy po imieniu. Przyszli Moskale, prawda? Dość elegancko w stosunku do niego się odnieśli, dlatego że, proszę Państwa, był sobą w każdej sytuacji. Był świadkiem, na przykład, prawda, w 1914 roku rozpoczęły się niesamowite represje w stosunku do rusofilii. Czyli przed wkroczeniem wojsk rosyjskich Austriacy, że tak powiem, wyczyszczają, prawda, tą przestrzeń,
z elementu rusofilskiego i tym elementem generalnie byli duchowni grecko-katolicy. Odbywają się dantejskie sceny. Przez Lwów są pędzeni, prawda, księża grecko-katolicy wraz z rodzinami, toboły jakieś taszczą, prawda, krzyki, pędzą ich na dworzec. Z dworca mieli pojechać dalej, prawda, do obozów koncentracyjnych, które były w Austrii i na Czechach, Talerchow i Terezyn, prawda, więc byli pędzeni. Temu towarzyszyła, prawda, niesamowita też, prawda, niesamowite sceny, kiedy pluto do niej, rzucano, prawda, jakieś nieczystości, zwłaszcza, prawda, wspomina się, że ludność żydowska Lwowa, prawda, tam się pastwiła strasznie nad tymi nieszczęsnymi. I w tej sytuacji, prawda, kiedy to był niepełny element, to byli, prawda, tam czytający gazety czasem rosyjskie, czasem, prawda, tak sympatią patrzące na wschód, na tego białego cara, może, ale znaczna część to byli, to byli księża pomówieni, Bogu ducha winni. I byli oni pędzeni, prawda? Nikt z grecko-katolickich, proszę państwa, hierarchów będących wówczas w Lwowie nie stawił się. Arcybiskup Bilczewski, polski arcybiskup, który strasznie, prawda, zwalczał to schizmę, przestrzegał przez schizmo, prawda? Który przestrzegał przed Rosją, ale napisał do władz austriackich list, mówiąc, że przynajmniej dla szacunku dla sukni kaplańskiej proszę zaprzestać tej swawoli, która się dokonuje względem, prawda, tych rusofili. Zachował się jako hierarcha, jako człowiek, prawda? Rosjanie to pamiętali. Przyszli, prawda, nie miał kłopotów większych. Nie miał kłopotów większych, więc kiedy generał gubernator Bobryński zwołał spotkanie wszystkich przedstawicieli elit lwowskich, na które też został zaproszony ksiądz arcybiskup Bilczewski i wygłosił to swoją plemienną mowę, w której mówił, że od dzisiaj ta część ruskiej ziemi powraca do macierzy i to jest ruska ziemia i tu będzie ruskie prawo i tu będzie ruski kościół i to będzie wszystko ruskie, to ekscelencja, arcybiskup Bilczewski powiedział, przepraszam ekscelencjo, od 600 lat mieszkają tutaj także Polacy i to jest także polska ziemia. Znana jest jego, prawda, to powiedział wprost w oczy, prawda. Nic, proszę państwa, to są proste rzeczy. I mamy postawę, prawda, osoby świętej, który, prawda, bardzo mocno w sprawach narodowych też się wypowiadał, prawda, zasłużony dla sprawy narodowej, ale potępił i legiony, prawda, dlatego, że zbyt dużo socjalizmu. Socjalizm, prawda, to były, prawda, też sprawy dla niego nie do pogodzenia. Postępował zgodnie z sumieniem. Tutaj widzimy, prawda, inna postawa i o tym się, prawda, o tym należy mówić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no gdy chodzimy, bo wiem, że tutaj też ciekawe są te sprawy obecne, to napięcie polsko-ukraińskie i to, co się dzieje na tym odcinku, prawda, to, co też mnie niepokoi i w tych sprawach zabieram niejednokrotnie głos. Proszę państwa, no, pytanie jest takie, prawda, oczywiście, za wschodnią granicą ma być Ukraina, prawda? Jest Ukraina i sprawiedliwość, tak jak kiedyś ksiądz Kalinka powiedział, prawda, tutaj z Krakowa, że, prawda, nie tylko racja Polski i racja Kościoła katolickiego przemawiają za tym, żeby była, prawda, Ukraina, a, prawda, też sprawiedliwość i prawda, która nam wystarczy. Tylko następne pytanie, jaka Ukraina, proszę państwa, i tutaj trzeba, prawda, też zrozumieć i zobacz, prawda, bo Ukraina, która by łączyła Lwów i Donieck, bo to są dwa miasta, które należą do Ukrainy, Krym, prawda, i Żytomierz, musi być, prawda, to społeczeństwo, jeżeli jesteśmy, prawda, zwolennikami demokracji i pewnego szacunku, prawda, do różnorodności, musi być pogodzona, prawda? Wiemy, że są to tereny, bo tereny państwa takiego nie istniało nigdy, prawda, bo tutaj możemy znów te krótkie migawki i tak dalej, które były raczej instrumentalnie wykorzystywane, sobie darujemy, natomiast, prawda, są to dwie tradycje cywilizacyjne i tutaj, prawda, mnóstwo możemy też przytoczyć wypowiedzi różnych
badaczy i znawców tematu Huntingtona. Dla mnie, prawda, jest to bardzo błyskotliwe i rozpoznanie, gdy chodzi o istotę Ukrainy, prawda? Czyli Huntington mówi, że przez środek państwa przychodzi ustęp cywilizacyjny. Dwie tradycje cywilizacyjne, które znowuż, prawda, nawiązując do teorii Huntingtona cywilizacji, to nie to, co powstało, prawda, na skutek jakiejś rusyfikacji, na skutek jakiejś działalności, prawda, krótkoterminowej. To kształtowało się w ciągu wieku, prawda. Ruś była podzielona, Ruś ta właściwa, między, prawda, trzech włodarzy. Był car, był, prawda, król i wielki książę litewski. Więc ta przestrzeń cywilizacyjna, która się ukształtowała w swoim czasie, prawda, została podzielona i weszła w inne obszary. Czyli, prawda, wschód Ukrainy znajduje się w naturalnym, jest integralną, naturalną częścią, prawda, tej cywilizacji, którą Huntington nazywa cywilizacją prawosławną. Była to cywilizacja współtworzona przez Ukraińców. To też, prawda, nie jest prawda, że tylko, proszę państwa, że tylko tutaj podboje i przemoc decydowały o tym, że Ukraina wchodziła w obręb. Bo zobaczmy budowniczy imperium Piotr Wielki, kto, prawda, całe jego otoczenie, to są elity ukraińskie, prawda. Teofanes Prokopowicz przede wszystkim, prawda, i ci wszyscy, prawda, którzy budowali imperium. Więc to jest organiczna przestrzeń, prawda, która należy do cywilizacji, jak Huntington mówi, prawosławnej, a w rzeczywistości rosyjskiej. Z jednej strony, prawda, mamy tradycję cywilizacji zachodniej, która, prawda, no, miała pewne implikacje, natomiast jeszcze zbyt głębokiego korzenia nie puściła z racji na to, że cerkiew wschodnia była, prawda, też oddziaływała na tą przestrzeń. Więc mamy, prawda, różne doświadczenia i te doświadczenia muszą się pogodzić. Jeżeli, prawda, narzuca się na całość, prawda, wizję innej, prawda, części, no wtedy, prawda, jest przemoc. A jak jest przemoc, no to jest, prawda, odruch. A jest jak odruch, no to co było chyba w zeszłą niedzielę w kościele o królestwie wewnętrznie podzielonym, prawda. Królestwo wewnętrznie podzielone nie ostaje. Czyli musimy, prawda, bez porozumienia, prawda, tak metaforycznie, Doniecka i Lwowa, nie będzie tego państwa. To, co, że inne weszły czynniki geopolityczne, prawda, Rosja weszła, Zachód wszedł, prawda, wykorzystuje, prawda, w sensie instrumentalnym, no to jest też, prawda, prawda. Tylko gdzie tutaj racja stanu Ukrainy, proszę państwa. No i dalej, prawda, już te tematy bardziej, że tak powiem, bolesne, związane z wykorzystaniem instrumentalnym, prawda, narzucaniem ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, która, prawda, nie powinna być i tak dalej, i tak dalej. Czyli wchodzimy tutaj w sposób instrumentalny, proszę państwa. Ktoś pociąga za sznurki, ktoś to wykorzystuje i ktoś to rzuci. I będzie ruina, proszę państwa. Bez zrozumienia, bez, prawda, wczucia się w sytuację tej przestrzeni, wyznaczenie tego, prawda, też, nie wyznaczenie, zrozumienie, prawda, jaka misja, bo każde państwo, prawda, wiemy, że Polska to była antemoralis christianitatis. To było, prawda, przedmurze chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej. Ukraina nie może być przedmurzem cywilizacji łacińskiej, dlatego że nie jest cywilizacją łacińską, prawda. Jest w tej chwili, prawda, głęboko schowany do podziemia, prawda, ta cywilizacja prawosławna, rosyjska, która czeka na swój czas, która, prawda, jeszcze wyjdzie na wierzch. I jest ruina postzachodnia, ruina po cywilizacji zachodniej, bo nie ma, prawda, cywilizacji zachodniej stricte. Proszę państwa, jeżeli w kościele katolickim w Ciemierzyńcach jest obora dla bydła, proszę państwa, w cywilizacji łacińskiej takich spraw być nie może. Nie jest to cywilizacja łacińska, nie oszukujmy się, że tu mamy do czynienia, prawda, z kim się da rozmawiać, prawda. Czyli jest przyzwolenie miejscowej gminy, że, prawda, w kościele łacińskim kościół, żeby się nie marnował, prawda, to jest obora dla bydła. Jeżeli, prawda, proszę państwa, we Lwowie żaden kościół łaciński nie został zwrócony, prawda, to nie jest. Czyli, prawda, tutaj nie ma co się obrażać, ja się nikogo nie obrażam,
to nie ma co prawda oczekiwać, czy stwierdzić, że jest taki rzeczywisty stan, proszę Państwa. I Polska jako kraj, który tworzy swoją, prawda, dyplomację, który, prawda, prowadzi rozpoznania, patrzy, prawda, co się tam dzieje, no powinien, prawda, prowadzić racjonalną. Jaką racjonalną, proszę Państwa, no to są już dalsze tematy, nie wiem, prawda, bo tutaj na nocy by zabrakło, żeby te wszystkie tematy powyjaśniać, albo spróbować. Ja nie jestem Duchem Świętym, nie. Natomiast racjonalność i uczciwość, proszę Państwa, musi być uczciwość, bo w tej chwili, prawda, w tym, co my robimy, brak uczciwości. Brak uczciwości. Cały czas, proszę Państwa, to ta polityka, która, prawda, od Piłsudskiego, prawda, ten pochód na kiju. Przeczytajcie, proszę Państwa, Piłsudskiego listy. Musimy albo zmusić Ukrainę, żeby była niepodległa, albo pozostawić ruiny, prawda, z którą by Rosja jeszcze przez długi lata się męczyła. Czy to jest uczciwa postawa? No nie jest to uczciwa postawa, proszę Państwa. Zostawić ruiny, prawda, nas interesuje nie to, co się tu na Ukrainie, tylko co to, prawda, żeby Moskalom dołożyć. Więc jeżeli chcemy, prawda, tutaj, a polityka Rzeczypospolitej, no w mojej ocenie, rozpoznaniu, no jest to etyczna, prawda. To jest polityka, która, no tutaj z panem Andrzejem rozmawialiśmy, prawda, tam, o Horodle, prawda, symbol tej polityki, oczywiście przed Rzeczą mówimy, te Podwaliny, czy Lublin, również, to była polityka, prawda, zbudowana na szerzeniu pewnych zasad cywilizacyjnych, prawda, które chętnie były przyjmowane, prawda, bez podboju, polityka bez podboju, bo nie było podbojów terytorialnych, prawda, i obecność nasza na Rusi, prawda, nie jest związana z podbojami, tylko z pewnymi ustalaniami. Gdyby nie Polska, która w sposób zgodnie z prawem międzynarodowym na podstawie, prawda, porozumień wyszehradzkich weszła, prawda, na Ruś, no to byłyby tam to byłoby ta Tataria. To by, prawda, to Tatarzy by sobie zdominowali te tereny i taka jest prawda, proszę Państwa. Brak mi w tej chwili, prawda, tej etyczności i tej uczciwości, gdy chodzi o sprawy wschodnie, gdy chodzi o sprawy polsko-ukraińskie. Nie wolno też to, co nam nie pasuje, prawda, przymykać oczy, że puszcza korzenie głębokie na Ukrainie. Proszę Państwa, niestety ideologia nacjonalizmu jest powszechnie obecna, prawda. To nie jest tak, jak, prawda, próbuje klamać pan dwojga nazwisk, zawsze zapominam, ale który, prawda, mówi o tym, że jest to margines. Mówi, że partie nacjonalistyczne są marginalne. Tak, partie są marginalne, bo nie mają nic do zrobienia, proszę Państwa, w tej chwili, gdy chodzi o szerzenie ideologii nacjonalizmu. Ideologia nacjonalizmu weszła, prawda, w życie polityczne, absolutnie, czyli gdy chodzi o interpretację historii, która jest popierana przez państwo, jest to interpretacja w duchu nacjonalizmu. Gdy chodzi o oficjalną, prawda, agendę państwową, która prowadzi działalność propagandową, czyli, prawda, tak zwany Instytut, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej przez osłowionego pana Wiatrowicza dowodzony, prawda, jest to w duchu, prawda, gloryfikacji banderyzmu. Jeżeli chodzi o nazewnictwo ulic i, prawda, publiczne eksponowanie pewnych formacji i postaci, tutaj, prawda, nie ma dwóch zdań. Jeżeli chodzi, prawda, o wzorce, które są przyjmowane w sposób może bardziej cichy i nie tak wyeksponowane, ale które, prawda, do których nawiązują, chociażby tutaj zacytuję szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, który mówił, prawda, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy będzie się wzorowała na działalności, prawda, Organizacji Ukraińskiej Nacjonalistów i UPA, prawda. To są, prawda, wypowiedzi, które łatwo Państwo w internecie możecie znaleźć i które, prawda, obalają te kłamstwa, które próbują, prawda, tutaj nas wciskać. Że Państwo zobaczycie, że oficjalne symbole ONU, UPA, to są oficjalne symbole, które weszły do życia powszedniego armii ukraińskiej. Że hymn ONU, hymn, prawda, bezpośrednio, organizacji zbrodniczej, organizacji, która, no, wyrastała z tego pogaństwa, o którym wspominał biskup Chomyszyn, prawda, jest w tej chwili, prawda, oficjalnym marszem armii ukraińskiej, prawda. Więc ja pytam się, w jaki sposób Wojsko Polskie w różnych okolicznościach by współpracowało z
z armią, której symbolami są, prawda, symbole nacjonalistyczne, nacjonalistów ukraińskich. Więc to są pytania, prawda, dla jednych blachy, dla innych poważne, ale prawda, pytania, które cały czas będą, prawda, tworzyły tutaj ferment. I bez, proszę Państwa, wyjaśnienia tych spraw jednoznacznych, prawda, też i potępienia dla dobra narodu ukraińskiego. Bo naród ukraiński nigdy, prawda, w tej kondycji, która została wytworzona przez oligarchów, są to celowe, prawda, pewne sposoby zarządzania społeczeństwem i tak dalej, które są na krótką metę, prawda. Jeden klan oligarchiczny zmienia się innym klanem. Państwo jest traktowane jako korporacja Ukraina, z której się wyciska. Każda, prawda, ekipa przychodzi i wyciska. A to, co tam, prawda, funkcjonuje w obszarze ideologicznym, prawda, jest tylko po to, żeby zagospodarować w sposób nieuczciwy, ale skuteczny. Więc raz jeszcze uczciwość, mi się wydaje, tutaj ze strony polskiej polityki musi być, no. Ja chciałam pana zapytać, na ile współcześnie na Ukrainie znane jest życie, dzieło i myśl, także przecież myśl polityczna arcybiskupa Teodorowicza. I chciałam też zapytać o kondycję Kościoła Ormiańskiego współcześnie na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no niestety postać arcybiskupa Teodorowicza jest postacią też niewystarczająco wyeksponowaną, znaną i czczoną w Polsce. Takie wrażenie odnoszę, bo jeden z największych my mamy, prawda, w tej chwili wkraczamy w ten setny rok niepodległości. Mamy wspaniałych pasterzy, gdy chodzi o wyjaśnienie spraw chrześcijańskich i narodowych, połączenia, prawda, tych. Bo cały czas jesteśmy, prawda, tutaj w pewnym rozkroku. Jest liberalizm, jest, prawda, te cały czas, prawda, ta laicyzacja życia. Są różnego rodzaju podrygi tego skrajnego nacjonalizmu też w różnych karykaturalnych postaciach, które w Polsce się pojawiają. Natomiast, prawda, zabrakło nam postaci takich przywódców, których mieliśmy jeszcze aż do czasu kardynała prymasa tysiąclecia, prawda? I tutaj w jednym szeregu bym postawił i arcybiskupa Bilczewskiego, i arcybiskupa Teodorowicza, Sapiehę, prawda? Także myśl tych pasterzy warta byłaby, żeby jak najbardziej wyeksponować. Na Ukrainie jest to postać nieistniejąca, gdy chodzi o arcybiskupa Teodorowicza, chociażby o tym świadczy to, proszę Państwa, że ponowny pochówek. Wiecie Państwo, że w czasie najazdu okupacji sowieckiej w 1939 roku szczątki arcybiskupa Teodorowicza zostały pobrane z cmentarza obrońców Lwowa i przechowywane były, prawda, w jednym z grobowców. Ta wiedza była, prawda, dość ograniczona, zawężająca się do nielicznego grona osób. I kiedy nastąpiło, zresztą też ja kiedyś rozmawiałem z konsulem generalnym polskim we Lwowie, też pytał się, mówię, no co mam robić z tym Teodorowiczem, prawda, bo interpelacja poselska była, prawda, że gdzieś się poniewiera, mówi, no i co, gdzie go mam pogrzebać, mówię, no nie wiem, mówię, no tam na cmentarzu Orlan, to nie wiem, prawda, może w katedrze łacińskiej, bo mówię, w katedrze ormiańskiej nie, bo tam w tej chwili jest inna konfesja. I tak też nie wiadomo było, co z tym fantem zrobić. I w końcu, prawda, się rozstrzygnęło w ten sposób, że jednak, prawda, w miejscu właściwym, bo, prawda, zawsze był odbudowany, został przez Energopol grup arcybiskupa Teodorowicza. Szczątki doczesne zostały sprowadzone i pogrzebane tam, ale proszę Państwa, ten pogrzeb jak wyglądał, prawda, że na grobie ustawiono mitrę prawosławną. Że skoro był obrządku wschodniego, no to, prawda, mitrę. A ja, paradoks na tym polega, że nawet w kościele prawosławnym ormiańskim, tak zwanym kościele apostolskim, prawda, bo to jest nieco inny jeszcze niż, to jest starsze niż prawosławny kościół współczesny, kościół, jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich, używa się takich infuły, prawda, wzorca łacińskiego.
Więc i takie info wynosił, prawda, ksiądz arcybiskup Teodorowicz, natomiast tutaj, żeby podkreślić, nie wiem, no nie wiem jak to było, prawda, tak rażące i nienaturalne, prawda, no ksiądz Isakowicz na to zwrócił uwagę, prawda, czyli, prawda, nawet, no, trzeba było, przepraszam, brzydko powiem, otwajkować pewne sprawy, to się otwajkowało, zamknęło i tak dalej, a prawda, bez wczucia się, bez właściwej otoczki, bez właściwego, prawda, też tutaj, no, wyeksponowania tej postaci. Więc ja uważam, że to jest postać niesłusznie zapomniana. Myśmy tą lukę próbowali na Kulu wypełnić, wydaliśmy piękną książkę. Ormiański pasterz Lwowa, arcybiskup Józef Teodorowicz. Jeszcze jest do nabycia, gdybyście Państwo byli zainteresowani. Bardzo ciekawe, między innymi, prawda, na tej uroczystości upamiętnienia arcybiskupa Teodorowicza był obecny patriarcha ormiańsko-katolicki Nerses Bedros XIX, świętej pamięci już w tej chwili. Gdy chodzi o kościół ormiańsko-katolicki na Ukrainie, no niestety należy do przeszłości. Nie doszło do odrodzenia tradycji ormiańsko-katolickiej przy katedrze właściwej, katedrze ormiańskiej. Katedra ormiańska obecnie jest wykorzystywana przez Ormian tradycji apostolskiej, ormiańskiego kościoła apostolskiego, czyli prawda, nie będącego w jedności ze stolicą apostolską. Ormianie liczące przed wojną, prawda, dość skromną wspólnotę, bo prawda, koło 5000 było Ormian, prawda, czyli tych, którzy należeli do obrządku ormiańskiego przed II wojną światową, zostali generalnie wypędzeni, ekspatriowani na tereny Polski powojennej. No i w tej chwili, prawda, no te niedobitki nieliczne, prawda, no się wtopiły, gdy chodzi o pozostających w Lwowie, wtopiły się, prawda, w tą rzeszę ludności tutejszej, czyli ukraińskiej, natomiast reszta wyjechała i tutaj, prawda, no mamy w postaci tutaj znanych w Krakowie. W Krakowie, znaczy jedyna tradycja ormiańska, wiecie Państwo, ta, która zachowuje, katolicka, zachowuje sukcesję do dnia dzisiejszego, która nie była przerwana, to w Zamościu jest pod Lublinem. Także tak to wygląda, natomiast w tej chwili nie doszło do odrodzenia struktur kościoła ormiańsko-katolickiego na Ukrainie. Czesław Krawczyk. Przede wszystkim dziękuję za Państwa działalność, Panie Profesorze. Z zainteresowaniem słucham wystąpień Rzezia Sadziki, Radio Maria i Telewizji Trwam i czekam na każde, bo Pan to na bieżąco pięknie komentuje. Mam takie pytanie, dlaczego są takie problemy z usuwaniem zbudowanych nielegalnie w Polsce pomników UPA? Jeżeli nielegalnie, to wydaje mi się, że to powinno być poza wszelką dyskusją i z dnia na dzień powinny być usuwane. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego pan profesor nie jest stałym konsultantem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawach polsko-ukraińskich, tylko tam się wymądrza ciągle jakiś Krajewski, wel coś tam i bełkoce te swoje głupoty. Uważam, że każde spotkanie, każda rozmowa z ukraińskimi przedstawicielami dotycząca relacji polsko-ukraińskich, kiedy się mówi o my mówimy o ludobójstwie wołyńskim, a oni mówią, prawda, że my też tam, prawda, żeśmy mordowali. Nie pada pytanie, jak to jest, że w Polsce nie było takich przywódców jak Dąbcow, właśnie jak Bandera, którzy by nawoływali wprost do rezania Polaków. Byli tacy? Nie byli. Ukraińcy nad tym pracowali chyba od roku 20, jeżeli dobrze się orientuję. Nie było dywizji SS Galicjen polskich? Nie było. Było wysiedlenie w ramach tej akcji Wisła. Ilu zginęło Ukraińców? Ile wsi zostało spalonych? Nie. Więc jak można mówić o równoległości tego, co się stało, kiedy po polskich wsiach i ich mieszkańcach nie ma w ogóle śladu? Dziękuję. Dziękuję. Wie pan co, no tak, no to są takie tematy bardzo reportażowe, bo bez przerwy, prawda, jakieś docierają do nas informacje, zwłaszcza, prawda, dotyczące spraw pomnika w Chruszowicach.
które wymagają non-stop komentarzy i nie wiadomo, prawda, co powiedzieć. Ja nie wiem panu, co powiedzieć, prawda, gdy chodzi, dlaczego stoją te pomniki. Dlatego, że no, pan Sikorski, minister spraw zagranicznych w poprzednim wydaniu, mówił przy ośmiorniczkach, że prawda, mamy państwo teoretyczne i ta teoretyczność państwa polskiego w znacznej mierze jeszcze trwa do dnia dzisiejszego. Także no, suwerenne państwo. Ja zawsze, proszę państwa, też ostatnio też mówiąc o tych sprawach, bo w tej chwili to, o czym mówimy, proszę państwa, to są sprawy złożone. Jest, prawda, sprawa, relacje polsko-ukraińskie. Jest, prawda, strona ukraińska, która, jak wspomniałem, nie jest do końca rozpoznana, nie jest do końca, ale zupełnie nie jest uczciwa, nie jest suwerenna, prawda, też jest, dzieją się, prawda, tam jakieś straszne machlojki geopolityczne. Tak w największym uproszczeniu. I to są, prawda, tam nie damy sobie rady, prawda, żeby cokolwiek zrobić. Natomiast na terenie państwa polskiego ja uważam, że porządek powinien być jako państwa należącego od wieków do cywilizacji łacińskiej. Państwo, które ma nieprzerwaną tradycję tysiącletnią państwowości, bo ten okres 123 lat też, prawda, był okresem, kiedy codziennie o tej, pamiętało się o tej państwowości i walczyło się, albo się przygotowywało, albo, przepraszam, trywialnie powiem, zalizywało się rany, myśląc o kolejnych, prawda, jakichś próbach odrodzenia państwa polskiego. Więc, prawda, tutaj mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami. To, co się dzieje na Ukrainie, prawda, możemy tylko z ubolewaniem patrzeć, ale się też, prawda, w sposób właściwy, jako państwo suwerenne, mające swoją godność, ustosunkowywać, prawda, uczciwie, w sposób, prawda, jednoznaczny, te swoje postulaty deklarować, a nawet, prawda, z emocjami i energią, którą prezentuje chociażby pani ambasador Azari, prawda, walczyć o swoje. Więc tego rodzaju, znaczy problem jest, że w Kijowie nie mamy ambasadora, nie mamy kogoś, prawda, kto by patrzył na to, prawda, i bronił polskiej racji stanu, mówiąc, prawda, dlaczego 130 tysięcy szczątków ludzkich niepogrzebane do dnia dzisiejszego, dlaczego, prawda, kościoły w Lwowie, prawda, są nieoddawane, a kościół rzymskokatolicki jest dyskryminowany, dlaczego, prawda, obywateli polscy są niepuszczani na tereny Ukrainy, mają zakaz, jak chociażby, prawda, ci działacze krasowi, którzy jadą tam, prawda, na cmentarze i tak dalej. Powinni walczyć o swoje, takie, czyli mamy tutaj w tej chwili znaczne znamiona, prawda, bycia państwem teoretycznym. Uważam, że obszar dyplomacji jest minimalnie, czy można, ja nie wiem, nie umiem procentowo oszacować, prawda, ale tylko w pewnym stopniu należy do suwerenności państwa polskiego. Natomiast inne siły geopolityczne decydują o kształcie, o obsadzie osobowej, prawda, i poczynaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc no to, że osoba, którą pan tutaj cytuje, jest doradcą i jest rozchwytywaną, no też prawdopodobnie, prawda, wykonuje jakieś swoją misję, prawda, podobnie jak pan Piekło w Kijowie wykonuje misję, prawda, tylko że nie jest to misja, która jest zbieżna z polską racją stanu, bo rację stanu to jest, prawda, proszę państwa, no, żebyśmy się nie pogubili i nie mówili o jakichś, prawda, górnolotnych, nie wiadomo jakich materiach. Rację stanu to jest, prawda, dbanie o dobro społeczne, o dobro wspólne, prawda, poprzez Arystotelesa, rodzina, prawda, ród, plemię, naród. Tworzymy pewną wspólnotę, którą łączy, prawda, historia, tradycja, język, dbałość o dobro członków tej wspólnoty. Jesteśmy, prawda, pewnym społeczeństwem, które i tak każdy naród to jest społeczeństwo, prawda? Więc, prawda, zadaniem państwa jest dbać o dobro tego społeczeństwa, o kondycję, o godność też, prawda? Więc jak możemy mówić o tym, że jest realizowana polska racja stanu przez kolejne rządy, kiedy, prawda, no, mamy społeczeństwo okaliczone i upodlone poprzez to, że 130 tysięcy, przynajmniej, bo to szacunki, członków tego społeczeństwa, prawda, w tej chwili szczątki poniewierane są, prawda, poddawane różnorakie. Nie, to, proszę państwa, gdy chodzi o poniewierkę, to tutaj możemy, mamy liczne fotografie przezrocze i tak dalej, pokazujące, że, prawda, celowo się urządza wysypiska śmieci na tych dolach śmierci, w których leżą szczątki, prawda, dziesiątków Polaków. Stawia się w Janowej Dolinie, prawda, na
grobach Polaków postawiony jest pomnik UPA i tak dalej. Czy normalne państwo dbające o własną rację stanu, o godność, prawda? Bo też godność, no nie jest to państwo, tylko prawda, nie mówimy o państwie konsumpcyjnym, bo byśmy, prawda, z państwem tutaj nie spotykali się, bo i państwo macie, prawda, po meczu jakieś tam, prawda, swoje przeżycia i tak dalej. I ja bym sobie, prawda, innymi sprawami się zajmował, ale potrzebujemy, prawda, jakichś duchowych spotkań, dzielenie się i, prawda, to podtrzymywaniem tej naszej wspólnoty, naszego na środowiska. Więc, prawda, coś więcej, nie tylko chlebem powszednim, prawda, każde społeczeństwo żyje i takie pojęcie jak godność, uczciwość, prawda, zadośćuczynienie, no to są, prawda, wpisane w kondycję każdego państwa, funkcjonowanie każdego państwa. No tego nie mamy w tej chwili, prawda, dlatego że uważam, że suwerenność Polski jest w tej chwili, prawda, ograniczona i możemy, prawda, tutaj strzępami różnych wypowiedzi, które tu i ówdzie się pojawiają, prawda, w pewnych emocjach powiedziane przez tego czy innego polityka, ale możemy, prawda, tą naszą hipotezę uzasadnić, prawda, no uzasadnić, ale nie chcę, prawda, żebyśmy, prawda, też zbędne emocje, prawda, po tym meczu i po tych, prawda, przykrych doświadczeniach wchodzili. Także takie jest moje zdanie. Mógłbym, prawda, bronić tej... Wiem, że to zakrawa trochę na spiskową teorię dziejów, ale mogę, prawda, tutaj już może bez kamery i bez mikrofona porozmawiać i w kuluarach. Panie Badej, panie profesorze, to napięcie pomiędzy hierarchami Szeptyckim a Homyszynem daje się dość łatwo odczytać w duchu Rzeczpospolitej Wielu Narodów. To napięcie, my potrafimy odnieść się do niego z zrozumieniem wobec postawy chrześcijańskiej biskupa Homyszyna i w taki sposób, wydaje mi się, była polska myśl polityczna budowana w XX wieku dzięki Kościołowi Powszechnemu, dzięki kardynałowi czy prymasowi Wyszyńskiemu. Tymczasem pewien przełom w tej warszawskiej perspektywie, mówię już tak imiennie, nie rozciągając na cały nasz kraj, naród. Pewien przełom dla mnie było stanowisko premiera Jana Olszewskiego. Mniej więcej z roku 2002-2003, kiedy on zaczął relatywizować postać Bandery i wskazywać na jego znaczenie, tego etosu banderyzmu dla sąsiedztwa Europy Środkowo-Wschodniej. To była dla mnie druzgocąca opinia. Moja mama jest, świętej pamięci, rodem z Podola i tego typu opinia wydawała mi się i głupia, i pochopna politycznie. No ale ze smutkiem stwierdzam, że ta opinia Jana Olszewskiego stała się fundamentem dla polityki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, która to polityka w sposób dość nonszalancki traktowała te głębokie napięcia pomiędzy elitami naszych sąsiadów, elitami Ukraińców. I mam pytanie, czy w pańskiej opinii ta sytuacja z roli doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jana Olszewskiego, rzeczywiście ma jakąś głębię intelektualną, tak jak to pan premier Jan Olszewski przedstawia, czy też jest to jakaś działalność ekspozytorialna? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no, są to karygodne wypowiedzi,
które nigdy nie powinny byłyby paść z ust osób wykształconych, a też osób, które zajęły, no jak na, pan premier Olszewski jest kojarzony, prawda, tam z pewnymi poczynaniami i generalnie, prawda, też takie pozytywne opinie na jego temat. Aczkolwiek, prawda, nie mamy w tej chwili żadnych polityków, którzy by nie wywoływali i skrajnie inne oceny. Ale, prawda, no mamy też, będąc kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, spotykałem się niejednokrotnie jako z doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego świętej pamięci z panem premierem Olszewskim i omawialiśmy sprawę powołania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego. Proszę państwa, też na marginesie, proszę państwa, chcę pokazać też no, o postacie, które do życia może, prawda, sympatię i tak dalej, jak na wskroś są zaklamane i fałszywe. Mam na uwadze, prawda, pana Targalskiego, który miał czelność, prawda, rzucić obelgę w moją stronę, prawda, posądzając o jakieś powiązanie prorosyjskie. Prawda, dostrzegł to, że ja byłem związany ze środowiskiem Polska Wschód. Wiadomo, że to jest stowarzyszenie związane z dawnym Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ale prawda, które w tej chwili modyfikowało się i musiałem, prawda, z nimi współpracować, organizując w Lublinie konkursy literatury ukraińskiej. Oni fundowali, proszę państwa, nagrody. Mało kto chciał wesprzeć, natomiast, prawda, Towarzystwo Polska-Ukraina w ramach tego stowarzyszenia zaangażowało się i do dnia dzisiejszego funduje, prawda. Już nie jestem tam od chyba kilkunastu lat, natomiast gościo wydybał, prawda, tam jakieś ślady, natomiast, prawda, przeoczył, że byłem kanclerzem Kolegium Polsko-Ukraińskiego, ostatnim kanclerzem, który walczył o Uniwersytet Polsko-Ukraiński. Przeoczył, że jestem, prawda, do dnia dzisiejszego założycielem i dyrektorem ośrodka Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że byłem doradcą wojewody lubelskiego do spraw stosunku z Ukrainą. Proszę państwa, więc to tylko osoba na wskroś fałszywa i zaklamana może w ten sposób się zachowywać. Więc widzimy, znaczy, z tym, że fałsz i zaklamanie jest też narzędziem działania pewnych środowisk, które próbują, prawda, albo z racji na jakieś zlecenia, albo też z racji na poczucie pewnej misji, prawda, otumaniać i wprowadzać w społeczeństwo zamieszanie, jak chociażby, prawda, ta sytuacja wspomniana z premierem Olszewskim. Przy odrobinie umiejętności adwokackich, prawda, da się wybronić każdego. Da się diabła, prawda? Mówimy o adwokacie diabła i wiemy, że można tam, gdyby miał dobry warsztat adwokacki i, prawda, krasousty ktoś, prawda, mógłby tutaj też wiele dobrych stron dostrzec, prawda, w tym, co jest złem wcielonym. Więc mówienie o tym, że, znaczy, więc też, prawda, próbuje się manipulować postacią, która nie jest dla nas interesowana, nie jest specjalnie, prawda, ważną, postać ty pana Bandery jako postaci, bo nie jest, to jest dość szara postać, prawda. Ukazało się tego Rosolińskiego Linkę, chyba, prawda, ta książka, bo biografia fundamentalna, możecie państwo się zapoznać. No raczej taka, i z racji na postawę, i z racji, prawda, na te cechy fizyczne i cechy, prawda, tam umysłowe. No nie jest to ktoś, to jest to ktoś, kto największą karierę zrobił. Zresztą, jak wspominał pan profesor Osadczuk z Berlina, prawda, największą karierę zrobił po śmierci, bo dlatego wtedy został wywindowany na postać, prawda, taką legendarną. Ale dla nas jest najważniejsze, że jest to, prawda, symbol ruchu nacjonalistycznego, prawda, który był taki, a nie inny z perspektywy oceny chrześcijańskiej, prawda, satanistyczny, bo takie cechy dostrzegał ksiądz biskup Chomyszyn. Z perspektywy Polski, prawda, jest to zbrodniczy ruch, dlatego że prowadził do okrutnego ludobójstwa. I tyle, proszę państwa. A kim był, prawda, jakim był, a że w Sachsenhausen siedział, a czy miał tą celę ogrzewaną, czy nieogrzewaną, prawda, a jak tam było, czy mógł dowodzić, czy nie mógł, a czy, prawda, tam spotykał się z akowcami, czy to są, prawda, rzeczy wtórne, które można wykorzystać. Jest to symbol, prawda, ruchu, który ma jednoznaczną ocenę z perspektywy
z perspektywy doświadczeń polskich i doświadczeń, prawda, stosując, prawda, jakąś aksjologię chrześcijańską. Oczywiście, że chcemy wejść, prawda, jakąś przestrzeń postmodernistyczną i tam gadać o wszystkim i o niczym, no to możemy, tylko że no, nie jest to na razie, Bogu dzięki, jeszcze dyskurs, który został wprowadzony na szczebel jakichś, prawda, obowiązujących nas standardów. Posługujemy się etyką, posługujemy się, prawda, racjonalnością i w kategoriach tych, prawda, tutaj nie ma co odpowiedzieć, prawda, że ktoś chce, tak jak wspomniałem, prawda, wybielić czy znaleźć, prowadzić, prawda, w obszar dyskusyjny też, proszę Państwa, zobaczmy, że nie jest to odosobniony przypadek. Prowadza się obszar dyskusyjny na przykład, prawda, a czy Polacy w Holokauście, a toż były, prawda, takie rzeczy, a współodpowiedzialni, a potem, prawda, się okazuje, że zupełnie odpowiedzialni i tak dalej. A relacje, prawda, niemiecko-polskie, prawda, tu się, prawda, okazuje, że to nasi ojcowie, nasze matki, a to, prawda, też nie jest tak wszystko jednoznaczne. Więc jeżeli zejdziemy, prawda, na obszar, że nie jest wszystko tak jednoznaczne, to się pogubimy, prawda? Dlatego, że ci, którzy pociągają sznurki, wiedzą, że jest sprawa jednoznaczna, prawda? Dla nich to jest jednoznaczne. Tych, którzy, prawda, swoje interesy pilnują, swoich interesów. Natomiast próbuje się nas wpuścić, prawda, w przestrzeń niebezpieczną. Pierwszy krok, potem, prawda, będzie drugi krok i trzeci krok. Stąd też uważam, że tego rodzaju dyskusje czy wypowiedzi wymagają jednoznacznego potępienia, ubolewania, no i nie wchodzenia w ten dyskurs, proszę Państwa, ten dyskurs intelektualny. Tak na koniec nie tyle tytułem polemiki, co raczej refleksji. Tak pan profesor mówił pięknie o cywilizacji łacińskiej, a propos Ukrainy, że ona z innej bajki. A przecież żyjemy w czasie, kiedy ta cywilizacja tak pięknie, spektakularnie się wali, gdzie w Niemczech, w kościołach urządza się burdele albo w najlepszym razie lofty, eleganckie apartamenty. Austriacy z obozów koncentracyjnych zostawiają na przykład, jak w Mauthausen, jeden mały placyk. A przecież dali światu Mozarta i są tacy kulturalni. Kończąc, bardzo dziękujemy panu profesorowi za bardzo interesującą wypowiedź. I zapraszamy, jeśli nie z kolejną książką, to na kolejną gawędę do Krakowa. Dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję za to spotkanie. Wiem, że inne akcenty dostrzegamy, prawda, w tych sprawach związanych z bieżącą rzeczywistością, prawda. Uważam, że jak jest płaszczyzna do dyskusji, musimy, prawda? Znaczy, że odwołujemy się do tych samych. Ja jestem, nie jestem zwolennikiem dyskusji, kiedy nie ma podstaw do dyskusji etycznych. Natomiast jeżeli nam zależy, prawda, na dobrze stosunków polsko-ukraińskich, na dobrze, prawda, Polski jako wspólnoty narodowej, prawda, która też te stosunki, prawda, bo każdy, Ukraina wykorzystuje stosunki polsko-ukraińskie z racji odbałość o swoje interesy, prawda, Polska o swoje i tak dalej. Więc, prawda, możemy wymieniać zdanie i powinniśmy wymieniać zdanie, proszę Państwa. Natomiast zawsze dziękuję za zaproszenie, bo zawsze do Krakowa przyjeżdżając celebruję to miasto, to społeczeństwo też, jak wspomniałem, prawda, zdementowałem ten mit o swoim woleńskim rodowodzie, aczkolwiek, prawda, no po kądzieli jestem częściowo woleniaku. Natomiast, proszę Państwa, czuję tą Galicję, która w Krakowie przetrwała i celebruje z wielką radością. Także dziękuję za zaproszenie. O ile takie będzie, to chętnie skorzystam. No i się polecam też do innych forów dyskusyjnych, które tam próbuję też organizować w Lublinie. Zachęcam do współpracy. No,
prawdzie i uczciwości, mi się wydaje, powinniśmy zmierzać do jakichś konkluzji właściwych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapomniałem o książce. Rozumiem, że ona jest do nabycia. Tak, tu wydawnictwo, proszę Państwa, to nie mam powiedzieć. Książka jest wydana w szatach niezwykle pięknych przez wydawnictwo AA. Dostała w tym roku nagrodę Feniksa 2018. Wiem, że jest poszukiwana i nabywana do dnia dzisiejszego, mimo że od kilku miesięcy, z pół roku chyba, prawda, ponad jest dystrybuowana. Wiem, że Państwo zazwyczaj przy okazji takich spotkań robicie znaczne upusty i no tutaj pan Andrzej Mardyła jest z nami jeszcze. Przy każdej okazji próbuję podkreślić zaangażowanie Państwa i podziękować Pani Aniu oczywiście, prawda? Także Państwo z wydawnictwa zrobili bardzo dobrą robotę, dlatego że do polskiego czytelnika dotarło to słowo bardzo ważne biskupa Homyszyna, a jeszcze Państwu powiem tak, że każdy ordynariusz w diecezji polskich tutaj w Polsce dostał tą książkę i są już, prawda, też odzewy bardzo pozytywne. Jest to słowo, które dotarło do właściwych czytelników. Jak Państwo byście chcieli nabyć, to chyba Państwo tutaj są stroną właściwą.